Dzień dobry, cześć. Witamy w naszym kolejnym odcinku ZCF Podcastu. Jest to szósty odcinek. Przywitaj się, Klaudia. Cześć, to jest trochę specjalny odcinek, bo jest szybciej niż nasze poprzednie. A to dlatego, że mamy specjalny film i specjalny temat, o którym chcieliśmy teraz porozmawiać. I mam powiedzieć... Jest to film, tak. I jest to film Agnieszki Holland, Zielona granica, który wzbudził ostatnio bardzo dużo kontrowersji. Nawet przed premierą, tak, o czym będziemy wspominać. Dokładnie, nawet przed premierą, z jakiegoś powodu. No właśnie. I chcielibyśmy tutaj o nim porozmawiać, trochę może zdementować plotek na temat i samego filmu, i ogólnie sytuacji, jaka dzieje się w Polsce na granicy białoruskiej i to, co dzieje się z migrantami. Oczywiście nie jesteśmy tu jakimiś ekspertami od spraw migracji, ani polityki wewnętrznej czy zagranicznej, ale na tyle, na ile wiemy i na tyle, na ile znaleźliśmy informacje, się z nimi podzielimy. No i myślę, że każdy zrobi z tą informacją, co będzie chciał, ale postaramy się jak najbardziej rzetelnie podejść do tego tematu. Tak. Tak, a przede wszystkim do filmu. Dokładnie. No to o czym jest ten film, Klaudia? Chyba, że ja mam opowiedzieć, o czym jest ten film. Możesz opowiedzieć. Tak więc film Zielona granica ukazuje wydarzenia z 2021 roku, gdzie wojska białoruskie przerzucają ludzi z różnych zakątków świata. Głównie jest to Afryka. Bliski Wschód. Bliski Wschód, dokładnie. I właśnie film toczy się wokół ukazania czterech właściwie perspektyw. Zaczynając od pierwszej właściwie, to jest rodzina, potem widzimy perspektywę Straży Granicznej, potem trzecia jest to aktywiści, a czwarta? A czwarta to chyba po prostu społeczeństwo polskie. Chyba tak. Jak ono zareagowało. No ta czwórka już mi wypadła przez to. Tak, no wydaje mi się, że to było po prostu tak. o ludziach, jak ludzie do tego podeszli. I jest to po prostu przedstawienie wydarzeń, które się działy, dzieją i być może jeszcze się będą dziać. Zobaczymy. Na granicy polsko-białoruskiej jest to film, który no liczy bardzo chyba na shock value i ten shock value według mnie, od razu już przechodzę trochę w opinię, ale jest dostarczony tutaj mocno. Na pewno. Na pewno jest bardzo wstrząsający i poruszający, ale pytanie pierwsze chyba jest takie, czy on rzeczywiście jest kontrowersyjny. Otóż to. I nie wiem, chcesz powiedzieć pierwszy? O, jest tutaj tyle do mówienia na temat kontrowersji związanych z tym filmem. Otóż, kochani słuchacze i widzowie, ja się spotkałem z tym filmem na początku, bodajże miesiąc przed premierą, czyli to jest dosłownie miesiąc od momentu, kiedy nagrywamy. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem na jakiejś grupce filmowej, że właśnie najnowszy film Agnieszki Holland, który właśnie ukazuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej, został nagle zbombowany po prostu ocenami negatywnymi. W trakcie przeglądania tego postu film miał na Filmwebie dokładniej 2.0. Tak, i na IMDb też. I IMDb też? Tak. Wow, super. A co ciekawe, ten film nawet jeszcze nie wyszedł. Tak. Jeździł sobie tylko po jakichś festiwalach, a ludzie tego nie oglądali, tylko bombowali. Jedyny dostęp do tego filmu mieli tak naprawdę krytycy i dziennikarze. Tak. I on miał premierę dopiero w tą niedzielę, zdaje się, albo sobotę. Nagrywamy. Tak. Nie, w sobotę była prapremiera, przepraszam, tak, w niedzielę. No tak, no ale to już był moment, kiedy ludzie faktycznie mogli go zobaczyć, tak. A do tej pory leciały same jedynki mocno, że Filmweb zablokował możliwość oceniania tego filmu. Bardzo nie w stylu Filmweba, tak już na marginesie mówiąc, bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek Filmweb właśnie zważał na botowanie ocen i tak dalej. Nie? Wydaje mi się, że kiedyś jeszcze przy jakimś filmie tak było, nie pamiętam przy jakim, ale też było tak, że nie było możliwości oceny, bo też było to bombardowane strasznie. Prawdopodobnie też to był jakiś polski film. I oczywiście też na forum Filmwebu zawrzało opinii na temat filmu, którego nikt nie widział, bo wszyscy stwierdzili, że to jest film przede wszystkim antypolski i ukazujący Straż Graniczną jako
nazistów. Tak, i ogólnie całe społeczeństwo polskie. Otóż tak. No i cóż, no jakby przechodząc do samego filmu, po obejrzeniu go możemy teraz zweryfikować, czy faktycznie był antypolski, tak, nazistowski, znaczy no pokazujący nas w ten sposób. Czy jeszcze chcemy przejść od razu do filmu, czy może jeszcze warto byłoby wspomnieć raz, że on się pojawił na festiwalu w Cannes i wygrał tam nagrodę? Tak, i wygrał w Berlinie też. Dokładnie, Niedźwiedzia chyba, jeśli tak? Tak, jedną nagrodę wygrał. I dwa jeszcze przed przejściem do samego filmu. Właśnie od nagrody w Cannes chyba zaczęła się cała nagonka, szczególnie w telewizji na ten film, wiadomo której telewizji, nie musimy chyba tutaj wspominać. I właśnie tam zaczęła się cała jazda. I właśnie myślę, że przede wszystkim ta telewizja, która zaczęła nagonkę na ten film i na Agnieszkę Holland, że jest bardzo antypolką, nie jest... Tak jak przy każdym jej filmie właściwie. Przy każdym, tylko tutaj bardzo to wybuchło. Szczególnie też, no niestety, nadchodzące wybory tutaj targają bardzo emocjami ludzi. No, a to w ogóle mógłbym wspomnieć, jak bardzo to jest demokratyczne, ale okej, dobra, spadajmy z tym. Natomiast tak, zaczęła się ta nagonka na ten film i myślę, że to właśnie nakręciło jeszcze bardziej spiralę, no trochę hejtu, nienawiści i całego tego dyskursu i tak się właśnie my tutaj znaleźliśmy między innymi, no żeby... Jeszcze... No, dorzucić trochę do tego kotła, ale może coś przynajmniej dobrego, a nie idiotyzmy jakieś. Tak, bo... to już był spoiler. No niestety, ale myślę, że nasi widzowie i osoby słuchające już chyba wiedzą, jakim podcastem jesteśmy. Myślę, że już trochę się to zaczyna klarować, szczególnie mam nadzieję ten odcinek też to wyklaruje, więc to będzie tak. No i tak, i zaczęła się ta nagonka, ona jeszcze była... przed premierą tego filmu. No jeszcze trzeba dodać, że ten film wygrał berliński festiwal filmowy, więc wiecie, niemiecki. No, niemiecki oczywiście. Tych złych Niemców. Jakby nie było 10 tysięcy innych festiwali i tak dalej. Tak, dokładnie. I wydaje mi się, znaczy to może być moja teoria spiskowa, ale przez to trochę też stracił możliwość nominacji do Oscara. No. Bo no, tak. Był brany pod uwagę, no ale niestety... Wydaje mi się, że z tych wszystkich filmów byłby najlepszą pozycją oscarową, bo to jest prawda. Bardzo uniwersalny, ale no cóż, no tam niby jest niezależna komisja, która wybiera te filmy, ale wiemy jak jest, więc... Nie jest oscarowa. Tak, no więc niestety stracił swoją szansę. I właśnie tak wracając do mojego zdania tutaj, zaczęła się ta nagonka w telewizji, jeszcze właśnie przed premierą, co było całkiem zabawne, bo to oznacza, że również ludzie w telewizji prawdopodobnie nie oglądali tego filmu. Potem się okazało, że w telewizji, wiadomo której również, zostały puszczane klipy z tego filmu, które zostały wzięte chyba w sposób nielegalny. Tak? Tak. Serio, okazało się... Okej, nie możecie, kochani słuchacze i widzowie, możecie zrobić fact-checking, ale pamiętam, że na pewno pojawiało się w newsach coś takiego, że Agnieszka Holland będzie robić team jakichś prawników właśnie i będą pozywać tą telewizję po to właśnie, żeby copyrighta im po prostu zrobić, nie? DMCA. Wow. Bo używali klipów z tego filmu, jeszcze przed premierą tego filmu, co było całkiem zabawne, nie? I okazało się znowu, że po prostu ktoś tam prawdopodobnie wykradł ten film i użyli tego właśnie w telewizji publicznej naszej kochanej polskiej. Czy mogli też, nie wiem jak to wyglądało, ale tak naprawdę mogli też na jakimś festiwalu to po prostu nagrać fragment i pokazać, nie? Dosłownie. No, ale to też nie jest legalne. To nie jest legalne 100%. I szczególnie pamiętajmy, że to jest telewizja polska, która sama robi jakieś spoty, żeby nie piracić filmu. Czyż nie? To jest ta sama placówka, mniej więcej oczywiście, nie? Która robi te spoty. No dziękuję, że wspieracie, przepraszam bardzo, że wspieracie kulturę polską i tam bla bla bla, bla, nie? No tymczasem sami są lepsi. Okej, dobra. To się stało to i właśnie już tak kończąc ten wątek, cała ta nagonka na ten film się znacznie bardziej nakręciła, jak wcześniej wspominałem, aż do takiego momentu, że w przypadku naszym krakowskim, muszę o tym wspomnieć, przepraszam cię Klaudia, ale właśnie zamierzałem się pojawić nawet na przedpremierze tego filmu w kinie pod Baranami. Akurat zostało jedno wolne miejsce, kusiło bardzo, ale nie, no pomyślałem, że pójdę sobie z wami, nie? I okazało się, że dobrze, że tam nie poszedłem, ponieważ okazało się, że była manifestacja Młodzieży Wszechpolskiej, czyli no takiej fajnej organizacji, a bardziej niefajnej, która
bardzo lubi takiego malarza z Niemiec, co malował... Słynnego akwarelistę. Co malował motylki z wyrwanymi skrzydełkami. Tak, i to było to. Widziałem nagrania z tego, pojawiły się na Twitterze. Niestety nie będę ich dawał tutaj w podcaście, ponieważ myślę, że nie będę tutaj... Nie ma co promować. No właśnie, nie ma co promować, ale mogę wam zarysować, że przyszło po prostu no, parę niefajnych ludzi i zrobiło oto jazdę, coś tam, że a no tak, murem za mundurem i tak dalej, wiadomo, typowe. Coś śmieszne też, to było dla mnie najbardziej abstrakcyjne, już kończąc ten wątek ostatecznie, ale pojawiło się tam flaga Solidarności, przepraszam, Solidarności, Solidarności, gdzie Solidarności, Holland gdzie, bardzo tak, mocno tak, jakby wspierała Solidarność. I Solidarność sama jako słowo w sobie to jest właśnie solidarność pomiędzy ludźmi, więc wspieranie siebie nawzajem w gorszych czasach. No cóż, dobra. No i to było bardzo no takie wow, że serio ta Młodzież Wszechpolska rzeczywiście się pojawiała również w innych kinach. Ja tam widziałem też parę innych miejscówek chyba, gdzie tam zaczęli krzyczeć na ludzi, że są antypolakami, że poszli na ten film. No i na sam koniec, przepraszam, ta wisienka na torcie, gdzie nasz kochany prezydent Andrzej Duda powiedział, co Klaunia? Żeby nie chodzić na ten film, tak? Nie tak, oglądając i że go. Tylko świnie siedzą w kinie. Jakie to piękne, że prawicowy polityk używa antynazistowskich haseł. No. No, jest to coś po prostu... No i jeszcze trzeba dodać niesamowitego. O kwestię tego spotu, który miał być no przed filmem. I może tutaj oddam tobie głos, żebym ja nie miał takiego monotolku. Nasz rząd wpadł na pomysł, żeby przed tym filmem puszczać spot, który miałby wyjaśnić, jak wygląda... wyjaśnić, jak wygląda sytuacja na granicy naprawdę. Brzmi to jak pewne spoty, które były za komuny przed filmami, które też miały ludziom pokazywać prawdę, jaka jest według rządu, a nie według twórców, gdzie jakby twórczość polega na tym i artyzm, żeby pokazywać świat albo takim, jakim jest, albo takim, jakim oni czują i uważają, że jest i żeby nagłaśniać takie sprawy. I na tym polega wolność twórcza i ogólnie wolność w kraju, żeby móc robić takie rzeczy. No cóż tam. A nie przecinać je jakimiś spotami propagandowymi. Ale na szczęście Stowarzyszenie Kin Studyjnych powiedziało, że nie, że oni mają, że to są kina prywatne i oni mają prawo wybierać, jakie reklamy i jakie spoty będą przed ich filmami. Więc no, na szczęście nie ulegli i nie ma tego. Byliśmy na tym filmie, nie było żadnego takiego spotu. Szczególnie, że byliśmy też w multiplepsie również. Tak, tak. Więc, więc... Kocham to określenie, przepraszam. No. Więc tam też tego spotu nie było i w kinach studyjnych również go nie ma, także tak, no, na szczęście to się nie udało i na szczęście nie ma takiego nacisku też ze strony tam wyższej, żeby on musiał być, więc jeszcze nie jest aż tak źle z nami. Ale no, były takie pomysły i to już jest naprawdę bardzo niepokojące. No bo tak jak mówię, no, twórczość i wolność twórcza polega na tym, że możesz robić takie rzeczy i możesz robić filmy o czym chcesz i to ludzie mają swój własny umysł po to, żeby obejrzeć go, przefiltrować przez swoją głowę, poczytać sobie coś o tym i wysnuć wnioski. Można się z nim zgodzić, można się nie zgodzić. Oczywiście to jest jakby, może ci się podobać, nie podobać, to jest już nasza indywidualna kwestia, ale musimy dać prawo ludziom do obejrzenia tego. Ja. Bez żadnego wciskania nam do głowy czegoś, co ktoś inny chciałby, oczywiste, żebyśmy wiedzieli. A fakt, że w ogóle dochodzi do nawet takich pomysłów ze strony rządu, no jest to dosyć niedorzeczne i tylko jeszcze bardziej dokłada do obrazu, gdzie co chwilę właściwie w naszej kochanej Polsce musimy kwestionować tego typu rzeczy, że no, hej, czy coś, co oni robią, to jest właśnie nam zabieranie wolności coraz bardziej i tak dalej, nie? No, trochę tak. Jest to dosyć to jest krok smutne. Przed tym, żeby cenzurować filmy i nie pozwalać ich w ogóle puszczać w kinach. No tak. Tak naprawdę. Ciekawe, kto tak robi. Nie wiem. Nie. Okej. Okay. No, ale wracając do samego filmu i trochę do jakby treści tego filmu i może odniosę się do tego, czy on rzeczywiście jest taki antypolski, czy tak, nie tak, i czy... Tak.
przekłamuje rzeczywistość, czy nie. Przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, że w filmie jest dokładnie powiedziane, skąd się wziął ten kryzys migracyjny, jakie były jego przyczyny i jakie są jego skutki. I nikt tutaj nie zarzucał na przykład Polsce, że to Polska sobie go wymyśliła, czy coś takiego. Jakby było dosłownie powiedziane, że ci ludzie zostali zwabieni przez Łukaszenkę, został im obiecany azyl w Polsce, czy też w innych krajach europejskich, bo ci ludzie chcą się dostać nie tylko do Polski, ale też do całej Europy. Oczywiście. No, tak, Polska właściwie jest takim w tym przypadku buforem. Rozsądne, takim. Buforem, dokładnie. Bardzo mało tych osób, które migrują, chcą tak naprawdę zostać w Polsce, ponieważ głównie mają już rodziny, czy to właśnie w Niemczech, czy to na Szwecji i tak dalej, więc no, Polska to jest tak naprawdę przesiadka i tylko pierwszy przystanek Unii Europejskiej. Tak, znaczy nawet w tym filmie było pokazane, że była jedna bohaterka, która chciała azylu stricte w Polsce, bo jej rodzina walczyła razem z polskimi tymi żołnierzami. Polskimi żołnierzami w Afganistanie. Tak. Więc jakby no różnie ci ludzie chcieli zostać rozlokowani, no w każdym razie zostali oszukani przez Łukaszenkę, że uda im się to zrobić, że legalnie zostaną przeprowadzeni przez granicę i dalej rozlokowani tymi taksówkami, jak oni to nazywali. Tak. A okazało się tyle, że po prostu przerzucili ich na tą Białoruś i zabrali im cały majątek tak naprawdę, i zostawili pod zasiekami, w sumie, które jakby są tą granicą między Białorusią a Polską, no i kazali im po prostu siłą przechodzić na polską granicę, żeby pozbyć się problemu. No i że jakby to też było powiedziane w tym filmie, że to jest część wojny hybrydowej, co jest w sumie no jakby faktem, no nie ma co się z tym kłócić, nie? Po prostu zwykli ludzie, niczego nieświadomi, zostali wykorzystani do wojny politycznej między Białorusią i Europą. Dokładnie, a też na stówę mi się wydaje, że właśnie takie zamieszanie wokół granicy również jest plusem dla Białorusi, bo wtedy rzeczywiście mogą jakiś badagentów przewieźć przez tą granicę. Nie? No tak, na pewno. Coś z tych wojsk, które tam latały właśnie z okolic Ukrainy właśnie na Białoruś i tak dalej, co było całkiem niedawno. Przy takiej masie ludzi, przy takich po prostu tłumach, to no, nie da się ogarnąć tego, nie? I tak, no oczywiście jest niebezpieczeństwo, że wśród tych ludzi będą... Na co oni chcieli zyskać przy okazji, nie? Tak, no jest niebezpieczeństwo, że wśród tych ludzi będą rzeczywiście albo jacyś terroryści, albo jacyś agenci, albo ktokolwiek, kto mógłby rzeczywiście zrobić coś złego, czy w Polsce, czy tam na zachodzie. I wiadomo, że jest takie niebezpieczeństwo, ale cały film bardziej skupiał się na życiu zwykłych ludzi, którzy zostali oszukani i którzy no, musieli zostać w lesie i żyć w tym lesie na jesień i marznąć na mrozie i umierać. No, których w naszym prawdziwym życiu, w naszych prawdziwych okolicznościach jest najwięcej tak naprawdę. I jeśli rzeczywiście byśmy pewnie liczyli tam fundamentalistów, ekstremistów, terrorystów i jakichś agentów z Białorusi, to pewnie byłby bardzo mały odsetek, który tylko przy normalnych procedurach można byłoby bardzo prosto odsiać. Tylko że nie było tam normalnych procedur, bo jakby sytuacja wyglądała tak, że oni ich przerzucili nielegalnie pod tą siatką z zasiekami, zostawili problem po stronie polskiej. No i Straż Graniczna jedyne co robiła tak naprawdę, no to stosowała pushing, czyli że przerzucanie tych osób z powrotem na granicę białoruską i oni po prostu tak sobie rzucali tymi ludźmi jak piłkami w nocy, jedni w jedną stronę, drugi w drugą stronę, kompletnie nie patrząc na to, że to są jakby istoty ludzkie. Tam w filmie były pokazane i całe rodziny z dziećmi i kobiety w ciąży, była jedna okropna scena, w której przerzucili, w sensie dosłownie wzięli na ręce kobietę w ciąży, w zaawansowanej ciąży i rzucili ją przez tą siatkę na ziemię, po czym ona prawdopodobnie poroniła, bo tam miała krew potem na rękach. Więc to też nie są jakby wymyślone historie, bo z raportów różnych humanitarnych organizacji, takich jak Amnesty International na przykład chociażby, wynika, że rzeczywiście no, polska Straż Graniczna nie traktowała i nie traktuje tych ludzi
humanitarnie po prostu. Nie udzielają im humanitarnej pomocy. Co prawda są postawione jakieś obozy dla cudzoziemców, ale warunki w tych obozach są koszmarne i bardzo dużo tych ludzi nie chce tam mieszkać. No, zupełnie jakbyśmy brali trochę przykład z innych krajów, które również przyjmują migrantów w taki sposób. Nie? Tak, tak, no dokładnie, bo to też trzeba zaznaczyć, że jakby Polska nie jest jedynym krajem, która tak traktuje niestety tych ludzi. Nie. I też było to zaznaczone w tym filmie, że od 2015 roku, od kiedy jest cały ten kryzys migracyjny, zmarło już 30 tysięcy ludzi, którzy byli zawracani na łodziach, którzy byli zawracani właśnie w lasach, którzy umierali też z wyziębienia i żyją w tych obozach dla cudzoziemców, w których no, nie mają opieki medycznej, nie mają dobrego pożywienia, mają, no, te obozy są bardzo ciasne i po prostu tam człowiek na człowieku żyje w bardzo, bardzo złych warunkach. Powstają też takie ośrodki fundowane przez różne fundacje i właśnie organizacje, no ale na to trzeba pieniędzy i ich też nie ma dużo, nie? W sensie z takimi lepszymi warunkami, więc tak naprawdę to stoi też po stronie rządów państw, żeby oni budowali więcej takich ośrodków i żeby zapewniali im tam przynajmniej minimum godnego życia na przeczekanie. W ogóle mój take też na to wszystko, że tego typu ośrodki i tego typu procedury to jest po prostu najbardziej sensowne minimum, jakie moglibyśmy tak naprawdę zrobić w tych wszystkich okolicznościach, jakie aktualnie mamy. No i myślę, że to nie jest jakieś bardzo wymagające, bo to nawet nie chodzi o to, żeby wziąć tych ludzi do nas i po prostu, nie wiem, to nawet nie trzeba tego robić tak, jak zrobiliśmy z Ukrainą, gdzie faktycznie ci ludzie są wśród nas, mieszkają też w naszych domach. To nie jest aż taki nawet potężny napływ ludzi. Tak, no właśnie, więc wystarczy miejsce jakieś, nawet przy tej granicy, w którym ci ludzie będą żyć i będą czekać, aż sytuacja w ich kraju się poprawi, bądź do momentu, kiedy dostaną azyl, ale to też nie jest takie proste, bo rząd polski nie chce przyznawać azylu dla tych ludzi, bo oni twierdzą, że jakby nie spełniają warunków, bo azylu mogą dostać ludzie, którzy uciekają przed wojną. Oni uciekają przed wojną, ale są też tam sprowadzeni siłą przez rząd białoruski, więc jest bardzo duży problem z tym azylem. No i tutaj też można byłoby zrobić rant w ogóle o fakcie tak naprawdę, czym są nasze granice tych naszych wszystkich państw i tak dalej, i jak bardzo to jest tak naprawdę koncept. I mówię to stricte z punktu widzenia osoby, która do końca nie wierzy w to, że tak naprawdę jest jakaś różnica po prostu pomiędzy terenem a terenem B, bo nawet no tak ostatnio, pamiętam, że byłem sobie ostatnio na wyjeździe jednodniowym czy tam dwudniowym w okolicach właśnie Ukrainy i przejeżdżaliśmy obok granicy, gdzie no tak sobie po prostu patrzyłem i myślałem, że no czym się cholera różni ten teren na Ukrainie a Polsce, nie? Czym się różni, że trzeba robić w jednym wojnę, a w drugim nie, nie? I to jest nic, to jest tak naprawdę po prostu nasz koncept, który sobie po prostu wyimaginowaliśmy, że no tak, jest no, ale ogólnie państwo to jest, tak jest dalej, jakiś nie? koncept, który ma no swoje jakieś tam wewnętrzne prawa i tak dalej, i tak dalej, i ale dlatego mi się wydaje, że jednak ja tutaj wierzę przede wszystkim wolny przepływ ludzi, gdziekolwiek oni chcą iść, to niech tam sobie idą. A czy to jest właśnie państwo, czy to jest prywatna własność, to nie do końca ma jakiekolwiek zdanie. To jest po prostu prawo ludzkie, żeby przejść z punktu A do punktu B. Znaczy no u nas w Europie no to już trochę jest... No właśnie i obrazuje tylko jaki to jest dobry koncept. No tak, no, że jakby mamy te wolne, otwarte granice i możemy sobie między nimi przechodzić i to nie ma żadnego problemu. No dokładnie. Ale jakby wracając, no to jeszcze jednak jest kwestia tego bezpieczeństwa, nie? No bo wśród tych ludzi rzeczywiście mogą być jacyś ludzie, którzy rzeczywiście chcieliby nam zrobić jakąś tam krzywdę, ale to jest kwestia sprawdzenia tych ludzi. O bezpieczeństwie mi się wydaje, że możemy pogadać po przerwie. No dobra, to może, żeby nie mówić tylko o polityce i o kwestiach wewnętrznych naszego państwa, to przejdźmy może sobie... Już do samego filmu. Jakby i też filmem możemy tymi tematami, które były poruszone w filmie, tymi czterema, możemy sobie jakby też przegadać to w kontekście, jakby nazwijmy to historycznym. No bo to już jest 2021 rok, więc to już jest historia.
Kopelat. Tak, więc jakby zaczynając, no to tak jak mówiliśmy, pierwszy rozdział jakby tej historii pokazuje rodzinę z Syrii, która, no film jakby rozpoczyna się tym, że oni po prostu lecą samolotem razem z innymi ludźmi i dostają się na tą Białoruś. Tak. No i tak jak już mówiłam, na Białorusi zostają przewiezieni pod tą granicę i są wywaleni na teren polskiej granicy, o tak. I po prostu no, lądują w lesie, na gigantycznej przestrzeni leśnej. No i muszą sobie radzić z tym po prostu, że oni tam są. Tam nie ma przez wiele, wiele kilometrów nic wokół nich. Dokładnie. Oni nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, co mają zrobić. Telefony im padły. Nie mają żadnych powerbanków ani nic takiego, żeby sobie... Żywność, woda, tak. Jakby kompletnie nic, nie mogą się z nikim skontaktować, więc po prostu biorą wszystkie swoje manatki i idą przed siebie, byle tylko znaleźć jakąś drogę, ulicę czy cokolwiek. Tak. Oczywiście ci ludzie kompletnie się nie spodziewali tego, że tak będzie i zostają wrzuceni bez żadnego przygotowania na takie, no... Survivalowe warunki. Dokładnie. Po prostu, nie? Oni nie mają żadnego śpiwora, nie mają, no mają mało ubrań na przebranie, a oczywiście no, jest to jesień, więc jest po pierwsze zimno, są przymrozki w nocy, po drugie pada deszcz i oni muszą się bez przerwy przebierać z tych ubrań, których już nie mają, więc dzielą się ze sobą ubraniami. Po trzecie w tym lesie jest pełno bagien i oni wpadają w te bagna i nawet topią się w nich, bo muszą poruszać się po tym lesie w całkowitych ciemnościach w nocy. I po czwarte, w lesie jest również straż graniczna. Tak, tak, która... czy na początku jej tam nie widać, na początku jeszcze jakby nie dochodzimy do tej straży, ale oczywiście ona jest i kontroluje. Dosyć szybko się już pojawia, tak w 10 minucie filmu, z tego co pamiętam. Więc jak tylko nie zobaczą gdzieś tam na drodze, że są jacyś migranci, no to... Zgarniają ich. Tak, i od razu ich przewalają na stronę białoruską. No i to właśnie trafiło za pierwszym razem tą rodzinę, która przyjechała z Syrii. Razem z babeczką, razem z którą oni przygarnęli. Z Afganistanią. Tak, którą przygarnęli jakby do siebie, bo jechali razem jednym jakimś tam busikiem. Autkiem, tak. No. I może dochodząc do tej pierwszej kwestii, w cudzysłowie antypolskiej, to jest tam taka scena, gdzie ta właśnie babeczka z tego Afganistanu znajduje drogę i podchodzi do jakiegoś rolnika i prosi go o wodę, o jedzenie, no i ten rolnik normalnie jakby jej daje, on chyba jej jakieś, z wodą, tak, jabłka. Jabłka jej jakieś dał. I nie chciał od niej żadnej pieniędzy, ani nic takiego, po prostu jakby chciał jej pomóc i powiedział, że w domu obok tam tego pola uzyska więcej pomocy. No i ona poszła do tego domu, ale w trakcie jak szła, zobaczyła, że on wykonuje telefon, no i po prostu się przestraszyła. Tak. I uciekła z powrotem do lasu. Właściwie nie wiadomo, niby nie wiadomo, gdzie on zadzwonił, ale prawdopodobnie po tą straż graniczną, bo ona zaraz się tam zjawiła w tym lesie. Tak? Takie mam przypuszczenia, ale nie wiem, gdzie on mógł dzwonić tak naprawdę. Być może też mógł zadzwonić do swojej rodziny, żeby ich uprzedzić, że hej, przyjdzie do was właśnie jakaś kobita. Ja zawsze tak myślę dosyć pozytywnie i myślałem po prostu, że wiesz... No on wyglądał na człowieka, który chce im pomóc, faktycznie. No właśnie, że zadzwoni po prostu do swojej starej, że zagrzała zupy czy czegoś. No tak, no nie jest pokazane. Szczególnie, że w prawdziwym świecie naszym, niefilmowym, tylko na granicy, rzeczywiście po prostu tam ludność miejscowa bardzo pomagała migrantom i właściwie tego się spodziewałem trochę więcej w tym filmie. Znaczy, ale... potem jest, nie? Pokazane to jest trochę. Są te rodziny, które ich przygarniają, ale... No ale tak, no nie wiemy, gdzie on dzwoni. W każdym razie zaraz później pojawia się ta straż graniczna, no i oni ich przerzucają i tutaj się zaczyna drugi rozdział filmu, czyli historia tej straży. Tak. No i mamy tak naprawdę pokazaną historię tej straży przez jednego bohatera, który ma swoją, nie wiem, dziewczynę czy żonę, która jest w ciąży. On tak. Jakby jest bardzo przejęty tą ciążą, bo ona już jest w takim zaawansowanym stadium, więc tak naprawdę gdzieś tam myślami bardziej jest z nią niż tym, co tam się dzieje. Mhm. I poznajemy go na odprawie jakiejś, czy na jakimś szkoleniu dotyczącym tego, jak powinno się tych migrantów traktować i dostaje... I kim oni są. Tak, i kim oni są. Jak oni tu jeli, czym oni są. Dokładnie. I dostajemy tam bardzo okropny wywód
tego ich dowódcy, który mówi o tym, żeby nie wierzyć w to, że oni są biedni, że oni mają takie super telefony, że nikogo tam nie stać na takie telefony, że to są same chłopy, że nie mówcie nawet mi o żadnych dzieciach, gdzie tam było pełno dzieci, kobiet w ciąży. I właśnie tutaj już cię nawet zastopuję na chwilkę, wrzucę tylko polityczną wrzutkę, że jeśli my byśmy uciekali ze swoich domów, czy to właśnie przed wojną, kataklizmami, czy czymkolwiek innym, to w takim razie chyba byśmy brali najcenniejsze swoje rzeczy, a nie jakieś najbardziej potarkane szmaty, albo dokładnie. Najgorszy telefon sprzed 10 lat. No, zresztą ci ludzie byli gotowi na to, że będą musieli żyć w innym kraju, więc wzięli też swoje pieniądze. No właśnie. Wzięli wszystko, sprzedali cały swój dobytek, żeby mieć chociażby na to, żeby ich przerzucić przez tą granicę. Tak. I to nie ma nic w tym dziwnego, bo ludzie, mimo tego, że mieszkają w kraju, w którym toczy się wojna od wielu, wielu lat już, no to jednak mają telefony. Zresztą telefon to nie jest jakaś droga rzecz, żeby ją mieć, no bez przesady. No i telefon w aktualnych czasach... Każdy ma telefon. No każdy musi mieć telefon dosłownie, żeby przeżyć, nie? To nie jest dokładnie. Nawet już coś takiego, że luksus, tylko to jest po prostu, no nie wiem, fakt, czy masz dzisiaj, no w naszym przypadku to światło, czy internet w domu, nie? Dokładnie, więc no jakby nawet myślę, biedni ludzie w Polsce mają telefony do komunikacji, bo jakby nie ma innej, nie ma innej opcji. Żeby nie mieć. I zresztą, jeśli chcecie tak bardzo nowe telefony, no to wyobraźcie sobie, jakby oni mieli skorzystać z, nie wiem, z telefonów typu Nokia, ta 410, czy jak ona się nazywa. Przecież takie telefony już nawet nie działają. No, więc to oczywiste, że... No muszą być dotykowe i z ekranem. Wow. Ale to jest nasza codzienność i jakby taki telefon za stówkę sobie kupić na OLX-ie, więc jakby to jest najgłupszy argument na świecie po prostu, że oni mają telefony, no i że mają pieniądze. Oczywiście, że mają. Oni uciekają do innego kraju i muszą mieć najpotrzebniejsze rzeczy, plus ubrania, nie? To jest wszystko, co tam mieli. Nie wozili ze sobą, nie wiem, szafy ani złota, tylko po prostu jakby taki must have. Które potrzebują do życia w kraju, a nie w lesie. Też trzeba to jakby zaznaczyć. A też trzeba wspomnieć przy okazji, jeszcze mi się przypomniała tylko jedna rzecz, już wróćmy do szkolenia Straży Granicznej, że jeden właśnie z krajów Unii Europejskiej, który przyjmuje migrantów, również wprowadził coś takiego jak podatek brylantowy, czy coś w tym stylu, gdzie po prostu zrobili takie prawo, gdzie właśnie osoby, które migrują z zewnątrz Europy, mogą mieć tylko właśnie $1000 własności prywatnej. Więc nie ma mowy, żebyście, nie wiem, na przykład wnieśli chociaż jednego MacBooka, na którego sobie pracowaliście przez 10 lat gdzieś za granicą, na przykład, nie? Jak sobie migrujecie. No, w cudzysłowie MacBooka, mówię to bardziej o jakiś, wiecie. No tak, no w sumie MacBooki i iPhony to są taki przykład tego bogactwa. Bogactwa, nie? Tak właśnie kolokwialnie już mówię. Masz iPhone'a 4, jesteś taki bogaty. Właśnie. Nawiązując do prawa tutaj nazwy, to bardziej chodzi właśnie o jakieś kamienie szlachetne, złoto, coś, co się po prostu stało, no nie wiem, powiedzmy już po dziadku. Nie? No. I wracamy już właśnie do tego szkolenia straży, żebym ci nie wchodził za bardzo. Poznajmy tam właśnie tą postać, która ma dziecko, ma żonę. Właśnie gdzieś to przebiega trochę obok. Właściwie ten chłopak stara się dosyć odciąć od takiej traumy, jaką tak naprawdę to wojsko, właśnie strasznie sobie mylę wojsko, a Straż Graniczną, ale okej. Straż Graniczna tworzy na tej granicy dosyć, nie? No i on też strasznie to przeżywa, bo zaczyna pić dużo alkoholu i ma jakieś załamanie w ogóle psychiczne przez to, że po prostu musi tak pracować. No. Tam też był taki dialog między jego tą dziewczyną a nim o tym, żeby on zmienił po prostu pracę, bo nie musi tego robić. Ale no jakby to też nie jest takie proste, nie? Po prostu wziąć, rzucić robotę i iść do jakiejś innej. Szczególnie, że zakładam, że mundurowi zarabiają jednak dobre pieniądze. Na pewno zarabiają dobre pieniądze. No aczkolwiek ja tutaj wyjdę naprzeciw tobie i jednak powiem, że jeśli jesteś tego typu służbach, to nie do końca nigdy będziesz dobrą osobą. I to jest właśnie moja pierwsza wada tego filmu, którą niestety zarzucę pani Agnieszce Holland, że to jest ten taki trop niestety, że mamy zawsze dobrego policjanta, mamy zawsze dobrą straż graniczną, a teraz popcham to, oczywiście nie mówię, że to jest literalnie to samo, ale zawsze jest ten jeden dobry nazista, który pomoże Żydom w potrzebie. No tak, no ale wiesz, no świat nie jest czarny albo biały, oczywiście, tylko są różne odcienie szarości. Aczkolwiek to nie oznacza, że nagle to cię omywa ze wszystkich grzechów i zbrodni wojennych, które robisz. No mówię, no jeśli jesteś nazistą,
rzeczywistą i mówimy, że tak naprawdę tylko wypełniasz swoje rozkazy, które rzucił ci ktoś z góry, no to sorry, ale no jednak jesteś trochę winny, no przykro mi, niestety. Więc... No tak, ale to jest trochę... To, co mówisz... No to jest trochę łaki dla mnie, przykro mi, ale... Ale to, co mówisz, może mieć też w takim razie przełożenie na tych migrantów i możemy też powiedzieć, że wszyscy migranci to terroryści. Tak, tylko zauważ, są z kraju, w którym migranci, są terroryści. Migranci nie należą do systemowej jednostki, jaka jest to w tym przypadku Straż Graniczna. No tak, nie? Tylko że mają taką kulturę. Mi chodzi bardziej o fakt, że jeśli jesteś Straży Granicznej, nie próbujesz chociaż wydostać się z tej Straży Granicznej, czy nie znajdziesz sobie jakiejś innej pracy, i przy okazji wierzę, że jednak jesteś w stanie sobie znaleźć jakąś inną pracę w okolicach granic. Nie jesteśmy chyba 40 lat temu, że tak naprawdę ludzie muszą być w Straży Granicznej, bo żyją przy granicy. Według mnie to jest mój hot take. Ale wracając, że no jednak jeśli należysz do tego typu systemowej jednostki, taką właśnie jaką jest Straż Miejska, Straż Miejska? Graniczna, o mój Boże, miejska, no też miejska, ale bardziej mi tutaj chodzi o Straż Graniczną, albo właśnie policję, to albo wojsko w tym przypadku. Ogólnie mundurowi. Mundurowi, no ale wiesz, na przykład Straż Pożarna to też jest mundur. I no nie, ja szanuję Straż Pożarną, lubię Straż Pożarną. Tak. Ale tak, to jeśli należysz do tego typu właśnie instytucji, to jednak trochę no jesteś winny. I... No ja się nie do końca z tym zgodzę, bo ja nie lubię takiego generalizowania ludzi. I tak jak podałeś przykład tych nazistów, no to nawet filmowo weźmy chociażby Jojo Rabbit, w którym właśnie w filmie masz... Nie lubiłem tego filmu właśnie za to, więc... No właśnie, ale tam masz pokazane to, że jakby to nie jest też kwestia tego, że ci ludzie są po prostu źli, tylko to jest kwestia, wiesz, dużo głębsza. To jest kwestia propagandy, tego, co ci mówią, tego, że absolutnie wmawiają ci coś od dziecka, tego, że masz wokół siebie takie otoczenie, a nie inne. Spoko, nie? Absolutnie, ale no tutaj jednak nie zmywasz siebie też... broni wojennych, które po prostu, do których się dokładasz, nie? No, wiesz. Niestety, no. Idąc tropem nazistów, oczywiście, że oni wszyscy powinni zostać rozliczeni i byli rozliczeni i... No, czy byli, to... No dobra, tam, wiesz, Stany Zjednoczone sobie lubiały trochę z nimi. No tak, dobra, nawet no ale powinni być, okej. Okay. No właśnie, powinni. Ale... No, no na przykładzie tego gościa, w ogóle nie pamiętam jego imienia. Czy było podane jego imię w tym filmie? U którego, bo... No tego właśnie strażnika. A, dobre pytanie, chyba nie. Znaczy, nie pamiętam. Jakoś nie kojarzę niestety. Jakiś Janek, Jacek. A może coś takiego, no nie wiem, nieważne. I tak nie jesteśmy dobrzy w imionach i datach. Basic as imię, no. No, było też pokazane, że jakby ma kobietę w ciąży i buduje dom. Zakładam, nie wiem tego, ale zakładam, że być może on ma kredyt na ten dom. Więc wiesz, mając kredyt na głowie i całą rodzinę do utrzymania, nie jest tak łatwo zmienić sobie pracę, wiesz, i... zarabiać na tyle dobre pieniądze, gdzie w służbach mundurowych oczywiście, masz nawet tego jeszcze trzynastki, czternastki, emeryturę oczywiście, bardzo wcześnie, tak oczywiście. Dalej, tak dalej. No, to jest proste, nie? Szczególnie, że pamiętam, znowu trochę będę odchodził od tematu, ale jak chyba jakaś jedna babka właśnie, która była w właśnie jakichś wojskach mundurowych, to chyba odbyła 2 lata służby i potem przeszła na emeryturę, bo tyle jest już tego. No, więc jakby, ale no... tak, ale właśnie jest cały czas problem, no jednak dokładasz się i możesz no mieć tak okoliczności najróżniejsze na świecie i tak dalej, ale to nie zmyje nigdy z ciebie, że jesteś tym jednym dobrym w tym przypadku. Dobrzy ludzie mogą być, ale wciąż dobrzy ludzie mogą być złej instytucji. Tylko, że też wiesz, sorry, ze służbami mundurowymi jest też taki problem, że... Oni wykonują rozkazy. Straż Pożarna, naprawdę nie chciałem. Oni wykonują jakieś rozkazy, które idą z góry. Więc jak, tak jak było pokazane też w tym filmie z uchodźcami z Ukrainy, gdzie tych ludzi traktowali dobrze. No, za szybko do tego przechodzisz. Wiem, właśnie, przepraszam, no, ale chciałam tylko powiedzieć o tym, że jakby robisz złe rzeczy, bo ktoś ci każe robić złe rzeczy, ale wcześniej nie było takiej sytuacji. Więc ten gościu pracował sobie na tej granicy, wszystko było w porządku, jakby wiesz, żył sobie spokojnie, po czym nagle bach, masz taką sytuację, gdzie masz ten kryzys i tak dalej i jakby jesteś w tym i co, masz w tej sekundzie zmienić pracę? No, no nie zrobisz nie, tego. Nie, że zmienisz pracę, ale no jednak...
A żeby dostawać pieniądze, musisz to robić. Słuchaj, Klaudia, chcę trochę tylko po prostu odrobiny moralności, żeby no, ci ludzie patrzyli na ludzi jak na ludzi, nie? No, oczywiście, no ja też bym tego dochodzi do takich sytuacji, nie? To no nie mogę po prostu ich w tym przypadku jakoś oczyszczać i to nie działa, no mówię. To jest no tak, no ale coś, to z czym po prostu nie mogę się zgodzić, bo jest to instytucja, która czyni zło, jeśli istniejesz w tej instytucji. Szczególnie, że to już no, trwało trochę, nie? To na pewno się nie zaczęło tak z znaczy odtąd, to, co się zaczęło w 21, no to się jakby z dnia na dzień wydarzyło, nie? No, jakby teraz już jest z dnia na dzień, nie? Ale kilka lat, które minęły. No to wiesz, znaczy na pewno z dnia na dzień. Myślę, że to jednak był jakiś przypływ powoli, nie? No tak, no ale wiesz, no... A zresztą, no okej, okay, nawet już chrzanić przypływ, odpływ, ale no... Myślę, że jednak człowiek, który jest, no powiedzmy na takim szkoleniu, który mówi właśnie, że no, ludzie to nie ludzie i tak dalej, nie? Że nie chce nawet słyszeć o matkach, ciałach, bla, 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 nie? No jednak kiedyś się musi odpalić i to całkiem szybko normalnych moralnie ludzi, gdzie no okej, okay, chyba czas spierdalać po prostu, nie wiem, czy muszę to wybipkować pewnie w poście, ale czas uciekać, bo to zaczyna nie mieć sensu i no sorry, ale no nie wiem, czy w takim razie mając właśnie żonę, dziecko na swoim koncie, to jednak byś robiła zbrodnie wojenne, żeby dać im jeść? No, ja bym raczej wolał, nie, ja bym wolał, wiesz, po prostu uciec, sprzedać dom, uciec do jakiegoś miasta i tak dalej. Zresztą, no to nie są ludzie, którzy żyją w jakiejś po prostu potężnej biedzie, nie? No nie, no raczej mają auto, też nie mają było pokazane, jakąś kasę, mają dom, mają jedzenie, no to jednak jest trochę lepiej niż można powiedzieć, że muszą to robić, bo jak nie, to umrą jutro, nie? No tak, no ale ja też nie byłam nigdy w takiej sytuacji, więc nie powiem ci jednoznacznie, co bym zrobiła. Myślę, że nie zrobiłabym czegoś takiego, bo moja moralność mi na to nie pozwala. No właśnie, to gdzie była moralność tych ludzi? Ale gdzie jest moralność tych ludzi? Nie byłam w takiej sytuacji, więc kto wie, no, co by się stało, ale, nie? Ale okej. Okay. Zresztą jeszcze jakby nawiążę, przecież było pełno... jakichś tam psychologicznych eksperymentów, w którym pokazywali, że ludzie od tak się potrafią, nie pstryknęłam, od tak się potrafią zmienić pod wpływem właśnie jakichś odgórnych nakazów albo wolności do tego, żeby robić takie rzeczy, nie? Czyli, że ludzie po prostu z dobrych nagle zamieniają się w złych, tylko dlatego, że mogą to zrobić i nagle czują władzę i nie traktują też tych ludzi jak ludzi, tylko jak po prostu jakieś najgorsze śmieci, bo nawet nie powiem, że zwierzęta, bo zwierzęta też trzeba traktować dobrze. Ja zgaduję, że to jest właśnie, co też między innymi wojsko potrafi z tobą zrobić. Ale może, okej, już odejdźmy od tej dyskusji, bo ta dyskusja o tym, czy Straż Graniczna jest no taka i taka, może zająć nam po prostu cały odcinek. Dokładnie. Tak naprawdę, nie? Więc może po prostu przejdźmy dalej, gdzie dokończmy może wątek po prostu na temat Straży Granicznej. Tak. Jest w tym filmie zdecydowanie na pewno pokazana, że również Straż Graniczna ma dobre jednostki, które są zmuszane. Czy to jest odpowiednie, czy nie, to już możemy dyskutować dalej przez następną godzinę tego podcastu. No to też każdy sobie zdecyduje w sumie. Dokładnie. Tak naprawdę. Natomiast co się dzieje dalej z tym wątkiem Straży Granicznej? Właśnie, czy powinniśmy, bo to jest właśnie ciekawe w tym filmie już pod względem technicznym, że te cztery tematy, o których wspomniałem na początku i również Klaudia wspominała, one bardzo fajnie się nakładają i przeplatają się na siebie. I to mi się podoba, bo jest to dosyć ciekawy sposób opowiadania historii, który mi bardzo się podoba, ponieważ ja mam parę takich filmów, które właśnie mają 5-8 różnych wątków, które się nagle zbiegają w jeden i gdzie się to dalej ciągnie. Jest to po prostu dla mnie... Nie wiem, po prostu fan. No to i jest też fajne do oglądania, bo, nie? Bo tak holistycznie podchodzi do tematu, nie? Tak. Że pokazuje ci jakby tak z każdej perspektywy. Pokazuje ci. O Boże. Pokazuje ci jakby jeden temat ze wszystkich perspektyw i tak naprawdę w tym filmie nie ma zakończenia żadnego z tych wątków. Tak. Bo nie wiemy, co się stało z tą rodziną, nie wiemy, co się stało z tym chłopakiem z tej granicy, nie wiemy, co się stało z tym, jak ty, nie, bo ten temat się nie zakończył, tak, więc ten film się nie zakończył tak naprawdę. Katarzys jest tam gdzieś osiągnięty oczywiście tak, na tej każdej drodze, ale rzeczywiście zakończenie jest otwarte i to jest również bardzo spoko zagranie, mi się wydaje. No tak, no bo historia jest otwarta, bo to się wciąż dzieje. Wciąż się dzieje. Ciężko by było to jakoś zakończyć. Widzowie mogą sobie dalej zadecydować, co robić.
No i właśnie straż. Jeszcze co do straży, to chciałam może jakby faktami tutaj polecieć, bo dużo ludzi, którzy są przeciwko temu filmowi, twierdzą, że Straż Graniczna tak naprawdę to jest, są złote osoby i trzeba być murem za mundurem i tak dalej, i tak dalej. Ale no jakby fakty są takie i to potwierdza bardzo wiele różnych fundacji, raportów niezależnych, nie że politycznych, tylko po prostu niezależnych jakichś organizacji, że do tej pory na granicy zginęło 220 osób i zostali oni, albo umarli po prostu z wyziębienia, z chorób i tak dalej, nie została im udzielona pomoc, albo byli rzeczywiście no, źle traktowani przez tą straż i po pierwsze pushingi, co jakby, jak oni, to było też w filmie pokazane, że jak oni przerzucali do Białorusi tych ludzi, no to tam na Białorusi ich po prostu katowali i znęcali się nad nimi, więc to już jest... W porównaniu ze Strażą Graniczną Polski to jest po prostu, wiesz... No nie była ziemia, nie? No jednak tutaj nie było tak źle, ale sam fakt tego, że oni ich przerzucali, no to trochę masz tą krew na rękach, w cudzysłowie, nie? Bo pozwalasz na to, po prostu pozbywasz się problemu, a nie myślisz o tych ludziach jako ludziach. Ale też z tego, co wyczytałam, no to nasi polscy strażnicy graniczni dopuścili się też wielu gwałtów i znęcania się też nad tymi ludźmi, nie? I też nie mówię, że no Jezu, robili jakby, to wszyscy, a jakby ale... jakby to się pojawiło w tym filmie, to po prostu nie wiem, co... Wszyscy by oszaleli. No, wszyscy by dostali, nie wiem, no zaczęli ale... skakać w kinie i wyrywać siedzenia prawdopodobnie. Tak, no i też zakładam, że to były jakieś jednostki, które to robiły, bo nie wszyscy i nie wiem, po prostu ja wierzę w ludzi i wierzę w to, że naprawdę byli tam też tacy, którzy im pomagali i rzeczywiście chcieli dla nich dobrze, ale no tak jak mówię, jak dostaniesz trochę władzy w ręce, no to po prostu jakby odwala ci szajba i zresztą, nie wiem, myślę, że to bycie w takiej służbie mundurowej jest bardzo dobrym miejscem dla ludzi, którzy mają trochę nie tego spod kopułą. W sensie, że jak i również masz wtedy wojsko, przyzwolenie jak i również od państwa, żeby znęcać się nad ludźmi, nie? Tak. Więc jak ktoś lubi takie rzeczy, no to po prostu to jest idealna droga, żeby tam iść, nie? Wiadomo, że niektórzy idą tam z powodów ekonomicznych, praca i tak dalej, ale na pewno są jakieś jedna, dwie osoby, które są walnięte i po prostu znęcają się nad ludźmi, nie? Tak. I to też może nie dlatego też właśnie to nie czyni mnie fanem tego typu ogólnie organizacji, niestety. No ale wiesz, no z drugiej strony jest ona mimo wszystko potrzebna w jakimś tam stopniu. O tym też moglibyśmy zrobić dyskusję, kochani, ale może potem. I co tutaj dobrze powiedziałaś właśnie, że tam w tej Straży Granicznej pojawia się właśnie taka postać w tle, która jest no, kawałem największym. Zwola. Ja, no. I on jest po prostu przerażającą osobą, jeśli w ogóle takie istnieją. Mam nadzieję, że nie, ale... No wiesz, no to też jest trochę licencja poetyka, ale to po to są takie postacie, żeby pokazać ci jakiś... jakieś spektrum, dokładnie, dokładnie. Ludzi, no. Wiesz, ciężko jest robić postaci, które są po środku i są takie nijakie. No wiadomo, że ludzie muszą mieć swoje charaktery, więc masz dobrą postać i złą postać i bardzo dobrze to było pokazane, nie? I guess so. Nie będziemy o tym dyskutować. Dobrze. Natomiast... to jest właśnie Straż Graniczna. Czy jeszcze mieliśmy coś o niej wspomnieć? Czy mi już po prostu się kończy temat w tym przypadku? Myślę, że możemy przejść teraz do następnego rozdziału, czyli aktywiści. Tak. Którzy od samego początku właściwie pomagali tym ludziom na tyle, na ile mogli, bo też byli bardzo ograniczeni ze swoją pomocą i praktycznie robili to na skraju legalności, co też jest trochę chore, że ludzie nie mogli pomóc innym ludziom, nie? Bo tak. Wystarczyło, że przekroczyliby strefę specjalnego nadzoru, czy jak to się tam nazywało, dziadostwo? Jezus, to jest... O nie! Strefa specjalna. Tak. I... Niespecjalna. Jak ona się nazywa? Stanu, na pewno stanu. Nadzwyczajnego. Tak, no, Jezus, okay, dobra, czyli... jeszcze raz. Czyli aktywiści, którzy nie mogą pomóc ludziom, bo wystarczy, że przekroczą tą strefę stanu wyjątkowego i od razu łamią prawo i mogą im bardzo szybko zamknąć tą organizację i po prostu nie pozwolić im działać, więc oni musieli to robić tak na pół legalnie, na przykład przydzierać się tam do tych ludzi w nocy
tylko z jakimiś tam latarkami i pokryją mu przynosić im wodę, jedzenie, jakieś ciepłe zupy, śpiwory i ubrania. Tak. Ale gdy tylko zobaczyła ich Straż Graniczna, która stała praktycznie w każdym rogu, łącznie też z policją, no to od razu byli zwijani i przeszukiwani, zaglądali im w samochody i patrzyli, czy oni kogoś przez przypadek nie przemycają. Dokładnie. Na tylnych siedzeniach, czy gdzieś tam w tych ciężarówkach. A z drugiej strony natomiast bardzo mi to się spodobało. Był to fajny wątek, ponieważ właśnie również to była krytyka dla samych aktywistów, którzy pomimo właśnie chęci pomocy ludziom, to bali się zrobić wykroczenia albo złamać prawo, kiedy na szali jest ludzkie życie tak naprawdę. No tak, jest to dosyć marne i bardzo mi się podoba, że to było ukazane, bo było miłym zaskoczeniem, bo myślałem, że będzie, wiesz, to dosyć trochę zbite, a jednak nie. No właśnie, to w tym filmie jest fajne, że tam nie ma tak naprawdę pokazanych dobrych i złych. Tam oni wszyscy są jacyś i tak jak i z tej Straży Granicznej są takie złole i są ludzie, którzy gdzieś tam moralnie są na tej dobrej drodze. Przestań, Klaudia, bo będę znowu chciał dyskutować. Tak jak i wśród tych aktywistów właśnie mieliśmy w sumie dwie postaci, te siostry, gdzie ta jedna chciała robić tylko wszystko zgodnie z prawem i nawet jeśli widziała umierających ludzi, tam była ta scena, gdzie był ten Ahmed, którego po prostu zostawiła w lesie na noc, no bo nie chciała go ze sobą wziąć do samochodu, no bo to by było nielegalne i ona się tego bała. A po przeciwnej stronie była jej siostra, która chciała robić wszystko, nawet jeśli to miało być nielegalne, tylko po to, żeby pomóc tym ludziom. Tak. Więc to też są takie dwie strony medalu, które były pokazane i też bardzo, bardzo fajnie to wybrzmiało. Pewnie. I tutaj właśnie, jak już wspomniałaś o tej siostrze, jednak mi się bardzo nie spodobało, jak ona była napisana niestety, bo ta postać była napisana w stylu młoda anarchistka Gen Z w filmie oczywiście, więc to był taki trop w stylu, kiedy macie scenarzystę, który ma 40 lat i stara się napisać młodsze postacie, niestety. Ale to jest problem w polskich filmach, że oni nie umieją pisać o młodych. W polskich, ale nawet w zagranicznych filmach, że po prostu... No nawet czasami jest nie na rękę ukazać, jak wyglądają prawdziwe młode osoby, I guess. Więc no, ale to był tylko mały minus i w tym momencie nie złamał mi w ogóle całego filmu, więc nadal dobrze się to wszystko oglądało. A bardziej w przerażeniu w sumie. Zdecydowanie w przerażeniu. I tak. I w sumie z tego momentu możemy płynnie przejść do czwartego wątku, czyli Julii, psycholożki, tak, która... ponieważ tutaj aktywiści byli dosyć krótko. Tak, i ona też z nimi zaczęła współpracować. Się, jak każdy z innych wątków, których wspomnieliśmy właśnie wcześniej, one się pojawiają przez cały czas tego... ciągną się przez cały czas tego filmu. Tak, tak, się ze sobą krzyżują, więc mamy Julię, która jest psycholożką, już tam starszą babką, która mieszka gdzieś tam przy tej granicy, sama w domu, no i... pewnej nocy słyszy, że ktoś krzyczy pomocy z lasu i biegnie tam do tego lasu i okazuje się, że ta właśnie kobieta... o której wspominaliśmy z Afganistanu, tak, która dołączyła do tej syryjskiej rodziny, okazało się, że ona uciekła z jednej przerzutki na granicę białoruską wraz z chłopcem z tej rodziny z Syrii. Tak, i utknęła na bagnach. Dokładnie. No i była już praktycznie... wycieńczona. No i była podtopiona po samą brodę, trzymała jeszcze tego chłopczyka, żeby go przytrzymać przy życiu, ale niestety nie udało jej się i on utonął w tym bagnie. No a tej Julii udało się uratować tylko ją. Znaczy udało się uratować. No zadzwoniła po prostu po karetkę, bo sama też utknęła na tym bagnie. I przywieźli ją do szpitala. Ja, i prawdopodobnie dlatego, że sama utknęła na tym bagnie, ta karetka w ogóle przyjechała, bo jak była scena wcześniej z aktywistami, to było właśnie hasło, gdzie tam lekarz z tej organizacji dzwonił, ponieważ ktoś miał dosyć poważnie jakieś zakażenie chyba rany, czy coś w tym stylu. Nie, to była ta kobieta w ciąży. Kobieta w ciąży, ona właśnie miała zagrożoną ciążę. Jezus, jeszcze gorzej, nie? No. I była właśnie zagrożona ciąża, a tutaj... no, nie chcieli przyjechać. Tak, powiedzieli, że oni nie przyjadą do migrantów. Nawet jeśli ona miałaby umrzeć. Jej dziecko też. No, ale tą kobietę przewieźli, została w tym szpitalu, po czym za chwilę przyjechała Straż Graniczna
i znowu ją zgarnęli z tego szpitala. I z powrotem na granicę białoruską. Tak. I właściwie od tamtego momentu już nie wiemy, co się z nią stało. Tak, tak, tak. Już jej wątek się urwał, tak jak i całej tej rodziny chyba, tak mi się wydaje. No bo ich wątek był tylko taki, że ich przerzucali z jednej strony. Nie, wątek rodziny jeszcze się tam ciągnie, to ci tutaj tylko poprawię, że wątek rodziny się ciągnie do momentu, kiedy na koniec filmu widzimy, jak oni uciekają w końcu taksówką, która była zamówiona gdzieś tam przez rodzinę. Tak, tak, rzeczywiście. Tylko ta rodzina zaczyna się robić coraz oczywiście mniejsza. No tak, bo tam było chyba z pięć osób, albo sześć, a została ich wracają trójka. Tylko trzy, no. No. Tak. No, ale ta Julia bardzo mocno angażuje się w pomoc i właśnie ona też nie zgadza się z tą aktywistką, która chce zrobić wszystko zgodnie z prawem. I tak, tak nie możemy złamać prawa. Tak, więc ona ostatecznie ratuje trójkę chłopaków. Nie pamiętam, skąd oni byli. Też nie pamiętam, ale wiem, że to był jakiś kraj z Afryki, gdzie jest czarnoskórzy, który był kolonią francuską na tak, stówę, tak, bo tak, mówili po francusku, nie? Tak. Więc ona w ogóle została z nimi w tym lesie na całą noc, a później wymyślili dosyć sprytny sposób, jak go wyciągnąć z tego lasu. Tak. Może już nie będę opowiadać, jak to było, ale udało się i ze swoim w sumie pacjentem, którego ona któremu prowadziła terapię, tak. Dogadała się, że po prostu on przyjmie tych chłopaków, bo to był taki dosyć dziany gościu. No, a przy okazji również jeszcze przed tą całą akcją ratowania tych trzech chłopaków pojawia się też wątek, no i również jeszcze na zapoznaniu się z aktywistami, pojawia się wątek ogólnie właśnie, uwaga, tutaj manualny cudzysłów, lipków. Tak. To też była dobra scena. Którymi sami są właśnie te organizacje, które nie chcą łamać prawa właśnie w ramach ratowania życia i przede wszystkim robią to dosyć, no żeby pomóc ludziom może, ale też żeby się samemu dobrze poczuć. No i tu też był ten kontrast tych zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, którzy mamy tą Julię, która chce pomóc mimo wszystko i nawet kosztem własnego życia czy wolności, no bo ją raz zgarnęła policja i jej tam jakąś przyjaciółkę, czy kogoś tam, jakąś bliską znajomą, od której chciała tylko pożyczyć samochód do pomocy, do przewożenia po prostu tych ludzi. A kiedy ta przyjaciółka się dowiedziała, do czego ma być użyty ten wóz, no to stwierdziła, że ona nie chce się w to pakować i tam też padło takie zdanie, że znasz mnie od zawsze, wiesz, że ja zawsze głosowałam na PO, tutaj była, chyba to tylko raz podali nazwę jakiejś partii. Chyba, że jeszcze tam przy terapii, ale nieważne. Tak, i wiesz, że ja zawsze głosowałam na PO, ale nie jestem w stanie pomóc, bo mam rodzinę i nie mogę tak zaryzykować. Więc to też jakby pokazuje tak naprawdę, że jakby co z tego, że ona tam głosuje na taką czy inną partię. To jest właśnie, po prostu... Nie. Każdy martwi się o swoją dupę. I jak fajnie, no naprawdę, tutaj trafione ponownie w dziesiątkę jak dla mnie, że głosuję na PO, bo oczywiście w kontekście naszym aktualnym wyborczym PO również zrobiło spoty, które straszą migrantami i straszą naszą granicą, że bezpieczeństwo tylko tym razem, że PiS nie wykonał odpowiednich czynności na granicy, ale my was pobronimy przed migrantami, dosłownie, coś w tym stylu. Takie reklamy polityki. Mi się dosłownie wyświetlały na YouTubie z Tuskiem, który to mówił dosłownie, więc idealnie to się w ten film to wpaja, że może to jest tylko polityka, to jest to oni chcą tylko iść do władzy i to wszystko, ich nie obchodzą losy tych ludzi. Tak. I co najgorsze, no właśnie nie obchodzą ich losy ludzi, a w tym przypadku jak PO właśnie obrało tego typu narratywę, to oznacza, że pewnego rodzaju tego typu pogląd o właśnie osobach, które migrują do Unii Europejskiej zaczyna się stawać powoli takim statusem quo, nie? I niestety no właśnie ten film jest tak naprawdę chyba najgłośniejszym ostatnim jakim głosem może być w ramach przełamania tego, bo powoli już zaczynamy wchodzić bardzo spory monopol tego typu poglądów, gdzie właśnie uważamy osoby migrujące za jakieś zło i terrorystów i rzeczywiście podludzi. Ale to też jest po prostu hipokryzja pełną gębą, bo przecież PO w 2015 roku bardzo chętnie chciało wpuszczać tych migrantów. Ale taką samą hipokryzją jest Giertych w PO i tak dalej, ale
No dobra, nie będziemy w to wchodzić. Nie szalejmy tak. Już po prostu zrobimy podcast polityczny, słuchajcie. I tak już robimy. Cicho. No, ale tak czy siak, właśnie to było też bardzo dobrze pokazane i myślę, że to przełamało może trochę myślenie o Holland jako o osobie wspierającej tą partię. Jako Lipku po części. Bo ewidentnie nawet, ona nie? tego nie wspiera, ani jednej, ani drugiej strony. No, zdecydowanie grubo. Nie. I to też pokazuje, że ona nie jest polityczna i nie robiła tego filmu dla polityki. Ona to zrobiła po to, żeby pokazać po prostu, jak wygląda ta sytuacja. Tak, jak dobrze to określiłaś wczoraj. Jest to bardzo po prostu humanitarny film. Tak, tak naprawdę. Humanistyczny. Czy humanitarny, czy humanistyczny? Humanistyczny, tak, że ona bardziej podeszła od strony ludzkiej do tego, tak, a nie od strony politycznej. Żeby... Nie jest polityka i tak naprawdę polityka związana z tym filmem to jest to, co się uprawia wokół niego. Co jest dziwne w ogóle, żeby wokół jakiegoś jednego filmu robić taką sraczkę polityczną. No to jest niesamowite po prostu. I teraz w sumie... jeszcze możemy wrócić do oczywiście wątku aktywistów i co się dalej z nimi dzieje, jeśli masz jeszcze coś dalej do powiedzenia, ale jeszcze ja tutaj chciałbym wtrącić, dlaczego w ogóle ta polityka się robi wokół tego filmu? To jest coś, co bardzo mi się działo w głowie przez pewien czas i zastanawiając się właśnie, polityka się robi z tego filmu taka, że właśnie stara się tutaj nam wpoić, że ten film pluje na polskość, pluje na polski mundur i tak dalej, i tak dalej. Kiedy tak naprawdę już starając się pokazać i to dobro, i to zło w tej Straży Granicznej już powiedzmy, to właśnie to nie kwestionuje w takim razie ludzi, którzy są na granicy, tylko kwestionuje po prostu politykę i klasę rządzącą w tym przypadku. I dlatego zaczęła się według mnie przynajmniej ta cała nagonka w różnych telewizjach i jeszcze przed tym to już inna w ogóle sprawa, że po prostu są fani bardzo jednej konkretnej partii, ale no szanić. I właśnie to tak naprawdę rozbujało ten dyskurs polityczny na temat tego filmu, kiedy tak naprawdę on nie starał się go do końca wywołać, ale w jakiś taki naturalny sposób jednak to wyszło zupełnie tak samo jak w prawdziwym życiu. Dziwnym trafem za tym stoją politycy również. Znaczy, dziwnym trafem politycy tak bardzo chcieli się bronić, jeszcze zanim w ogóle obejrzeli ten film. Ciekawe czemu. No właśnie. Jakby ktoś nie miał czegoś za uszami, to czy chciałby się tak bronić? No. Nie wydaje mi się. No, kurde. Ale też coś miałam powiedzieć i a propos tego dyskursu politycznego. Aha, że cała ta nagonka na Straż Graniczną to jest bardzo niefajne zagranie, bo tak jak mówisz, ten problem jest problemem rządowym. To tak, z góry tak, powinny tak. iść. Niezależnie od tego, jaka to jest partia, to może być nawet PiS, tylko niech oni po prostu zrobią coś, żeby to były humanitarne warunki dla tych ludzi. I mogę od razu jeszcze, przepraszam ci, tylko dodać, że mamy do tego predyspozycję, ponieważ na przykład Unia Europejska wyznaczyła jakoś tego typu placówkę, która rzeczywiście zajmuje się granicami. Jakoś nigdy nie zaprosiliśmy do udziału tego w tej całym przedsięwzięciu po prostu Unii Europejskiej, czy czegokolwiek. No, ale zamiast coś zrobić i jakby pokazać, że właśnie oni są dobrymi ludźmi i dobrą partią, która ma, jakby chce chronić i Polaków, i innych ludzi, bo da się to zrobić i tak, wolą zrzucić całą winę na tą Straż Graniczną i przerzucić jakby fokus ludzi z bycia złym na partię, a na bycia złym na tą straż. Nie? W sensie jakby straż wykonuje rozkazy, która idzie z góry i całe to właśnie sranie się o tą straż kompletnie nie powinno mieć w tym momencie miejsca. Znaczy ja mogę się srać o straż. Tak, ale chodzi mi tylko o to, że po prostu jakby wszystko idzie z góry. Ale tak i w ogóle mogę tutaj powiedzieć spokojnie, że to nie jest film właśnie o Straży Granicznej. Jeśli byśmy zrobili film, który by krytykował jednostkę, jaką jest Straż Graniczna, to ja wtedy bym tego bardzo bronił, mi się wydaje, że wiesz, że rzeczywiście ten film ma rację, bo Straż Graniczna sama sobie się i bla, bla, bla. O tym byśmy mogli dyskutować. Natomiast ten film tak naprawdę nie podejmuje tego dyskursu. On jest o czymś kompletnie innym w tym przypadku.
przypadku. On jest o ludziach. On jest o mundurze. Tak. Ani też o tym, że Polska jest najlepszym krajem na świecie albo najgorszym i tak dalej. Szczególnie, nie? Że Unii Europejskiej też się bardzo dostało w tym filmie. Bo dokładnie. Widać, że nie tylko Holland nie jest ani za jedną, ani za drugą partią, ale nie jest też za polityką unijną, jeśli chodzi o migrantów. Tak, i na samym końcu filmu było powiedziane, że w całej Unii umierają ludzie, umarło już 30 tysięcy osób, którzy byli zawracani i we Włoszech, na łodziach, tak. I umierali w lesie we Francji, w Niemczech i wszędzie po prostu, gdzie tylko ci migranci się dostawali. Więc to nie, właśnie to nie chodzi o politykę, to chodzi o to, żeby tych ludzi traktować jak ludzi. No. I tyle. No to takie jest podsumowanie tego filmu. A Polacy w tym filmie właśnie byli pokazani bardzo dobrze. Od tego gościa na tej roli, który pomógł tej kobiecie, dał jej jedzenie, wodę i być może prawdopodobnie chciał zadzwonić do domu, żeby uprzedzić, żeby przygotować dla nich jakieś posiłki. Trzymam kciuki. Po aktywistów, którzy jakby, uwaga, też są z Polski, którzy też pomagają tym ludziom. To pewnie niemieccy aktywiści. Po zwykłych ludzi, którzy i przyjęli ich do swojego domu w tym filmie, no i tą Julię. Jakby to są wszystko Polacy, to wszystko tak. Są polscy ludzie, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za granicą obejrzał ten film i powiedział, Polacy to naziści. Gdzie? No, to oni właśnie, by to obejrzeli, nie? I powiedzieli, Polacy to jest dobry naród, który pomaga, tylko po prostu nie ma w tym momencie środków takich odgórnych, które by pomogły tym ludziom. W sensie, tak. Że finansowo, żeby ich jakoś wesprzeć, żeby zbudować te ośrodki, żeby zapewnić im opiekę medyczną, no, i nie wywalać ich ze udomowić, szpitali. Nie? Im pomóc, cokolwiek. Przyznać, nie? Azyl chociażby, nie wiem, dla tych dzieci biednych. No, nie, już niech zostają, no. Tych dorosłych, ale tym dzieciom niech oni pomogą, cokolwiek, żeby zrobić, a nie żeby po prostu zostawić ich w tym lesie. I to o to wszystko chodzi. Tak, dosłownie. I właściwie na czym ostatnio stanęliśmy, poza skacząc już właśnie do polityki, bo już mi uciekło po prostu. No na Julii, mówiliśmy na o tej Julii, że ona pomogła tej, tak. Tym trzem chłopakom właśnie. Tak, i w sumie bardzo tutaj jest spoko zagranie, że właśnie jednak, jak już wcześniej wspominałem, katarzis jakieś się stało, była jakaś akcja na sam koniec filmu, było fajne, myślę. No to też było takie pokazanie, napisania. Że... tak naprawdę, czy z Polski, czy z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, ludzie to ludzie i są ze sobą w stanie się dogadać. No, grunt, żeby znali jakiś jeden wspólny język. No, tutaj właśnie. Wspólnym językiem, oprócz był tego, francuski. Że był francuski, to była też muzyka, nie? Tak. Było aczkolwiek pokazane... no, polski rap, to już tam nie będę komentował, no, jaki był fatalny. Tak jak było to pokazane, bardziej chodziło o to, że jest coś, co nas łączy, tak. Nie? Że potem, my znamy tą samą muzykę, na przykład, co już rzeczywiście uczuciowy moment, tylko no trochę u mnie już... był podważony tym polskim rapem z samego początku, ale okej, okay, było dobre, powiedzmy. No, ale chodzi o to, że, bo też jest tak się mówi, że to jest zupełnie inna kultura, gdzie właśnie było pokazane na końcu tego filmu, że to jest podobna kultura, bo my znamy te same utwory muzyczne, pewnie te same filmy, że my jakoś się potrafimy dogadać gdzieś tam na jakimś oczywiście etapie, nie? Język mamy wspólny, jeśli chodzi o właśnie tego typu rzeczy, aczkolwiek no to są inne kultury. Ja się tutaj tobie sprzeciwię trochę, że... A czy chodzi mi kultura w sensie nie kultura obyczajowa, tylko kultura wyższa, nazwijmy to, nie? W sensie taka popkultura. Wyższa, o. A to zabrzmiało jakbyśmy po prostu... nie, no popkultura, w sensie, okay. Że popkultura jest globalna i że tutaj no, mamy okay, jakieś okay. Miejsce do może? Dialogu, no bo tak. Wiadomo, że kultura obyczajowa no różni się no, jednak no, między no, tak. Nami. Bardzo się różni. I właśnie to jest też ważne, żeby... w tym przypadku też nie obierać tych ludzi ze swojej kultury, mi się wydaje, więc tutaj dlatego się tylko odezwałem, okay. Ale tak i mogę w sumie tak jeszcze, bo już nam się trochę kończą tutaj wątki, przejść do samych technicznych rzeczy co do tego filmu. Co sądzisz o czarno-białym kolorze? Na początku, jak zobaczyłam, że on ma być czarno-biały, to sobie pomyślałam, kolejny polski film czarno-biały, żeby pokazać, że wszystko jest smutne i szare i w ogóle. Ale później, jak już weszłam w tą całą historię, to myślę, że dobrze, że on był czarno-biały, bo jakby był kolorowy, to wytraciłby trochę tego swojego takiego, nie wiem, wstrząsającej tej historii i pokazania
tej niedoli tych ludzi. No, i też w sumie tak sobie to może tak, i może to jest właśnie moja nadinterpretacja teraz w tym momencie, ale tak jak mówiłam wcześniej, że nie wszystko jest czarne albo białe, tylko czarno-białe, i ten film był czarno-biały i on pokazywał różne strony, więc tak to sobie zinterpretowałam po swojemu, że prawda, on jakoś tak właśnie pokazał to w różnych odcieniach. A w sumie to moje przemyślenia możemy wysłuchać i oglądać po reklamie. Dobrze, no przepraszam, to jeszcze jedną rzecz wtrącę a propos czerni i bieli, to taki mały disclaimer z mojej strony, że w tym filmie zdecydowanie lepiej grała czerń i biel niż na przykład w Zimnej Wojnie, której uważam, że nie była ona potrzebna, a tutaj jednak dodawała coś do tego filmu. W sensie, że nie zawsze czerń i biel jest po coś w filmach, mam wrażenie, że czasem jest po to, żeby pokazać po prostu, że to jest mądry film, artystyczny. A tutaj rzeczywiście ona coś tam dodała, nie? Miała jakąś wartość. Prawda, prawda. To teraz możesz mówić. Ja się tylko dosłownie z tobą zgodzę, bo rzeczywiście patrząc na sam obrazek, jest to bardzo dobry zabieg pod względem właśnie, że stara się pokazać te takie tekstury, te różnice, no i tak właśnie ideologicznie już mówiąc, to właśnie ta czerni biel, o której wspominałaś właśnie, to jest to no pokazane głównie jakie to są właściwie różnice pomiędzy stroną A a stroną B i tak dalej. Może tak to ujmę jakoś. A w sumie tak sobie teraz pomyślałam, jak mówisz o tych różnicach, bo w czerni i bieli nie było widać takiej różnicy w kolorze skóry. Na przykład też. No, może to też było po to, nie? Pewnie. Bo w sumie tam bardzo podobny był odcień skóry między tymi migrantami. No dokładnie. Oczywiście, że czarnoskórzy bardziej jakby byli skontrastowani, ale rzeczywiście tutaj między Polakami a tymi Syryjczykami chociażby, no to wszyscy wyglądali jakby byli tej samej maści. Otóż to. Więc no może to też było po to, a może nie wiem. No myślę, że jest tutaj szereg różnych czynników, dlaczego warto było wybrać akurat tego typu. Ale przynajmniej właśnie sam fakt tego, że o tym rozmawiamy i że sobie możemy to interpretować, sprawia, że to miało sens. Oczywiście. Żeby tak zrobić. Dokładnie, dokładnie. Tak samo jak sens miało, o czym już wspominaliśmy, właśnie przeplatające się historie. 4. Tak. Tak jak już wspominałem, bardzo fajny zabieg i bardzo lubię oglądać tego typu filmy. I to myślę, było też bardzo ładnie uporządkowane. Tak, tak. Bardzo, nie w każdym filmie lubię, jak jest podzielony na rozdziały, ale to też miało sens, bo znaczy, właśnie... Kiedy to nabiera sensu, to tak się fajnie wszystko klaruje i osiągasz właśnie taki schyłek tej historii. Szczególnie, że właśnie ta historia nie ma zakończenia, więc to jest po prostu takie trochę reporterskie pokazanie, co się działo, tu i tu, koniec, jakby wychodzimy z historii. Pasuje do tego typu tematyki, nie? Tak, zdecydowanie. No i ostatnia techniczna rzecz ode mnie to był dźwięk, który był bardzo spoko, aczkolwiek będąc w tym multikinie, to no, mam do zarzucenia niestety, że z jakiegoś powodu, no pewnie to może być też wina multikina, ale raz na jakiś czas po prostu pojawiały się jakieś dźwięki, czy to w lesie, czy to w domu, kompletnie z moich pleców, tak rozumiecie, bo kiedy mieliśmy stereo z lewej, z prawej strony, to głównie wszystko się działo wokół mniej więcej mojej osi 180 stopni, natomiast raz na jakiś czas coś tam słyszałem nagle dokładnie z tyłu mojej głowy, co kompletnie nie miało sensu i często to były takie dźwięki, które po prostu mnie wybijały z tego filmu i to jest mój jeszcze taki drobny jeden zarzut. Właśnie ciekawe, czy jeśli chodzi o dźwięk w ogóle w filmach, na ile to jest już wiesz, jakby sound design w postprodukcji, a na ile to kino trochę psuje na przykład to, ale nie wiem tego, więc też ciekawe. Ciekawe, jakby to brzmiało na przykład w studyjnym kinie, no bo niestety my byliśmy w multi, więc tam może też chcą wykorzystać wszystkie głośniki, jakie mają. Może też. Może właśnie to był po prostu błąd w przetegowaniu na właściwy głośnik czy coś tam, nie? No tak, no bo w studyjnym bardzo różne kinie mogą być. Masz też jakby inne ustawienie tego, no właśnie. Nie? Więc no.
No i to chyba tyle z technikaliów tak naprawdę, bo muzyka była dla mnie bardzo spoko, montaż fajny, a aktorstwo też było spoko, aczkolwiek w niektórych tylko momentach dla mnie takie drobne minusiki, które właściwie nie zamarzają u mnie na ocenie tego filmu, to właśnie gdzieniegdzie ten polski dialog strasznie był dla mnie sztywny w tym przypadku. Nie wiem, czy ty to wyczułaś. Nie zwróciłam chyba na to uwagi. To było bardzo subtelne. No właśnie, i w tym wszystkim to tak wszystko ucieka gdzieś kompletnie na bok, ale dosłownie tam dwa momenty były takie, gdzie ten dialog był dla mnie taki jakoś, no po prostu czuć, że był napisany, a nie, że on był prawdziwy. Ale to już może ja po prostu mam jakiegoś fioła na punkcie tego, jak brzmi jakiś naturalny dialog, a jak nie. To właściwie tyle tak naprawdę. Wszystko było bardzo fajnie zarobione i bardzo profesjonalnie, naprawdę. Tak, zdecydowanie. No ale to wrażeniem. Jednak, wiesz, no Holland, nie? Ona ma gigantyczne już doświadczenie i jest bardzo dobrą reżyserką. Oczywiście. Ale też był to film prosty, nie? To nie było żadnych fajerwerków. Po prostu to jakby była pokazana historia. Tak jak mówię, trochę tak w reporterskim stylu. Oczywiście było to I całe szczęście, film. Że nie było fajerwerków właśnie, bo jeśli pojawiłoby się coś takiego, to no, ten film to by się stał po prostu karykaturą. I tego, też to, co było tam spoko, to, że te tragiczne rzeczy, które się działy, one były tragiczne z samego faktu, że one się tam działy, a nie było to podbijane właśnie jakąś muzyką, żebyś się popłakał w tym momencie. Nie było takiego nagromadzenia, żeby było takie boom czy coś, tak jak było na przykład w Wielorybie, co mi się tam bardzo nie podobało. Tylko tu historia się sama broni i nie trzeba było ją dopieszczać w żaden sposób jakimiś tam właśnie muzyką, czy dźwiękiem, czy czymkolwiek innym, czy nawet montażem jakimś szalonym. I jeśli Cię interesuje, to mogę jeszcze przedstawić jakieś dwa zarzuty na temat tego filmu, no, które już są dosyć ważniejsze niż dźwięk za moich pleców. Otóż mój pierwszy zarzut to jest, dlaczego ten film wyszedł tak wcześnie, a bardziej późno? Dlaczego nie wyszedł wcześniej, a dlaczego wyszedł późno? No. Bo ja mam z tym duży problem. A kiedy byś chciał, żeby wyszedł? Ponieważ skoro... O, widzisz, nie wspomnieliśmy jeszcze nawet o epilogu tego filmu, ale okej. No tak. No to tak. Zgaduję, że kiedy skończyli zdjęcia, powiedz mi. Rok temu? No myślę, że tak, no bo jeśli on kiedy jeździł... się mniej więcej rozpoczęła wojna w Ukrainie, dograli ten epilog jeszcze. Pewnie tak, pewnie tak. Albo to już trochę po rozpoczęciu wojny, bo no musieli to na pewno zrobić wcześniej, no bo jak to miało iść na festiwale, no to tam stosunkowo wcześniej musisz wysłać te filmy, no muszą się dostać i tak dalej, przejść przez te... I to jest mój cały problem z festiwale tym... też były przed wakacjami, czy tam w trakcie wakacji, więc. To jest właśnie mój cały problem z tym, że tak ważny temat, tak dosyć mocny film, który może właśnie zmienić opinię publiczną, został tak późno wydany właściwie i tak późno tak naprawdę ludzie mogą go oglądnąć, bo jak sam film nam mówi właśnie, to się dzieje do dzisiaj, więc fakt, że ten film trochę zlekał na rzecz festiwali właśnie Wenecji... czy to było Cannes? Zawsze mi się myli. Na pewno w Berlinie. Na pewno w Berlinie, zagraniczne festiwale i tak dalej. Fakt, że właśnie zlekał z premierą tego w Polsce dla naszych śmiertelników, a nie dla krytyków, którzy wykupią odpowiedni karnet, no to jednak jest trochę dla mnie słabe niestety, bo to coś mogło zmienić, to mogłoby jednak coś dorzucić. Oczywiście no, pojawia się tutaj naturalny argument, już czuję to na twojej twarzy, Klaudia, jest to, ale Maciek, przecież pojawiają się wybory. No tak, pojawiają się wybory, aczkolwiek no... Z drugiej strony to by się trochę kłóciło z tym, że mówimy o tym, że ten film nie jest polityczny. No właśnie. I a z trzeciej strony wybory dosyć dużo mogą zmienić. Mogą zmienić i pewnie zmienią, miejmy nadzieję. Może nawet już się coś zmienia, kto wie, ale no jednak jeśli na szali jest no właśnie tak jak z tym aktywizmem, o którym nawiąza, już tutaj mówiłem o tej krytyce, no jeśli umierają ludzie, to trzeba się chwytać po prostu brzytwy i robić co się da. Ten film byłby na pewno pomocny jeszcze bardziej pewnie no, wtedy, kiedy byłby ukończony, nie? A nie żeby zrobił całe tournée po prostu po Europie dla odpowiednich ludzi, a dopiero potem śmiertelnicy by go oglądali. No tak, no tutaj mamy trochę takie niestety, kwestie niestety. Humanistyczne versus biznes. Tak,
I jest to trochę smutne. I biznes wygrał. No i niestety wygrał. Ale z drugiej strony, wiesz, no, film obszedł świat, wygrał nagrody, więcej ludzi no, pójdzie nadzieję, do kina, będzie miał dystrybucję właśnie, międzynarodową. Tak, miejmy nadzieję, że to jest właśnie coś, co było opłacalne, aczkolwiek no... Na pewno będzie puszczony w Niemczech, średnio. Na pewno będzie puszczony w Szwecji, więc na pewno więcej ludzi niż tylko w Polsce go obejrzy tak. I zobaczy, jak wygląda ta sytuacja. Więc no... Coś za coś, nie? Niestety, ale no, ja się, przepraszam, będę się dalej trzymał swojego argumentu, że no fajnie było, jakby jednak wyszedł od razu, niestety. No czaję, rozumiem o co ci chodzi. Chociaż trochę tak sobie teraz myślę, że to jest beznadziejne, że to film ma coś zmieniać. Straszne, a nie po prostu ludzie sami z siebie nie pomyślą o tym, że hej, robimy coś złego, może naprawmy to. No. Niestety. No, ale okej, jest jak jest. To jest jeszcze w sumie ciekawe, czy... no bo wiadomo, że teraz mamy podzielony kraj i bardzo ciężko jest się nam dogadać. I czy ludzie, którzy są tacy bardzo anty, w ogóle po pierwsze pójdą na ten film, po drugie, jak pójdą, to czy rzeczywiście zmienią jakieś swoje zdanie. Mam nadzieję, że tak. Bo po to one są, żeby trochę zmieniać człowieka. Albo kwestionować człowieka, po prostu. Albo kwestionować, dokładnie. Nie. Coś sobie pomyśleć. Dokładnie. Ale właśnie trochę się boję tego, że ludzie są bardzo zacietrzewieni w swoim jakimś tam świecie i nie chcą dopuszczać do siebie innych informacji. Ale no cóż, no może są jacyś chociażby, nie wiem, pośrodku, którzy jednak... Ciekawe. Nie mam tutaj po prostu zdania, żeby się do tego... A w ogóle a propos oglądalności, to też taka ciekawostka, że chyba nasz premier Morawiecki zarzucał, że mają być puste sale, czy coś nie tak, powiedział, że nikt na ten film nie chodzi i że są puste sale i w ogóle, kochani, że... wasza telewizja właśnie robi reklamę temu filmowi. Like. Ale prawda jest taka, że ten film podbija rekordy oglądalności i już chyba ponad 200 tysięcy osób było w kinach, więc to jest kompletne kłamstwo, co on mówi. No. No, więc i bardzo tak mówię, skutecznie zniechęcają ludzi do tego, żeby go nie oglądać, a mi się wydaje, że nawet jeśli się jest murem za mundurem tak. I po prostu no, jakby no trzeba to oglądać, obejrzeć. Nie? Możesz go obejrzeć i powiedzieć gówno, nie podoba mi się, nie zgadzam się, ale idź i obejrzyj. Dokładnie, i nie stracisz karty Polaka, jak pójdziesz na ten dokładnie. Film. Dokładnie, i potem idź na film i oceń go na jeden, tylko po prostu go obejrzyj. Obejrzyj, dokładnie, i to jest dosłownie wniosek, jaki przede wszystkim chyba mi się wydaje, chcielibyśmy nasunąć z tego podcastu, to kochani, idźcie oglądać film, a potem go krytykujcie, bo dokładnie. Tak to nie ma dosyć sensu. Dokładnie, no. I wtedy możemy dyskutować ze sobą. No, dokładnie, nie? No, bez sensu. Przynajmniej z argumentami jakimiś tak. W rękawie. I naprawdę, nie utracimy żadnej, nie utraciliśmy przynajmniej do tej pory karty Polaka, nie wyrzucają nas za jakąś granicę, czy nie wiem, cokolwiek innego tam można wymyśleć, to no, to jest po prostu film jednak i nic się nie stanie, jak na niego pójdziecie. Jeszcze raz to mówię. Tak, i można być Polakiem i nie zgadzać się czasem tak? Z czymś, co mówi partia i to jest, rządząca. Nawet nie partia. Możecie być Polakiem i możecie kwestionować swój naród. To jest bardzo okej. I swoje poglądy. To jest nawet bardzo patriotyczne, jeśli rzeczywiście poddajecie różnym kwestiom właśnie narodowość samą z siebie i tak dalej. I zastanawiacie się nad tym, czy coś było złe, czy coś było dobre, czy coś, co się dzieje, to jest dobre, czy złe. No, jest to właściwa postawa. No róbmy to, bo mamy do tego prawo. Tak. Na tym polega demokracja i cieszmy się, że mamy takie prawo, bo kiedyś ludzie nie mieli to, tego. To, co mamy, nie? Dokładnie. I cieszmy się, że możemy oglądać takie filmy w kinach. Otóż to. I tak, właściwie to był mój drugi argument, pierwszy argument. A właśnie drugi argument, o którym chciałem powiedzieć, jest to, że właściwie to nie jest argument, ani to nie jest żadna wada, bo ten film mnie przekupił i ten minus tak naprawdę gdzieś sobie poleciał, ponieważ byłem przygotowany na to, że pani Holland zrobi film, który jest dosyć mocno skupiony na tej granicy, obviously, bo tak się nazywa ten film, ale ogólnie na tego typu kryzysie i w ogóle jednak
nie, jak to chyba mówił Hitchcock, że teraz odejdźmy trochę z kamerą do tyłu i zobaczmy większą perspektywę, nie? Mhm. I właśnie bałem się, że trochę się za bardzo skupimy na tym wątku, co się dzieje na granicy i nawet nie nawiążemy trochę do tego, skąd w ogóle się ci ludzie biorą, nie? Bo to jest jednak dosyć ważna sprawa, o której chyba czuję się trochę zobligowany, żeby jednak wspomnieć, że no ci ludzie nie emigrują właśnie z byle przyczyn. Są to wojny, są to zmiany klimatyczne, są to pozostałości po imperializmie, są to pozostałości, właściwie nie pozostałości, tylko aktualny neoimperializm, jaki się dzieje, i tak naprawdę cała globalna północ. Jezus, bardzo dużo różnych definicji trzeba będzie przywołać tutaj. Ale tak, będzie taki tak, z Wikipedii takie wycinki. O Jezus, okej, ale tak, ale globalna północ jest sobie po prostu winna, że tego typu ludzie po prostu uciekają niestety ze swoich domów, zostawiają wszystko i tylko biorą co mogą, bo nie ma takiej innej opcji, bo chcą przetrwać po prostu, nie? I to jest ciekawe, co mówisz a propos tego, że, bo zawsze Polska mówiła, że przecież my nie mieliśmy nigdy kolonii, my nie mieliśmy rasizmu, niewolników, tak, i tak dalej, co jest prawdą. Bardzo tolerancyjnym krajem, tak? Co, znaczy, no jest to prawdą, nie mieliśmy czegoś takiego, ale powiedziałeś o migracji klimatycznej i my teraz w tym momencie przykładamy rękę do tego, że zmiany klimatu jednak są i postępują. Więc oczywiście. Też jesteśmy coś winni tym ludziom i samym sobie. Tak jak ta reklama węgla, która była przed chwilą. Ojej, ale nieważne. Tak, i wracając do mojego wątku. Właśnie chciałem trochę odejść trochę dalej, pokazać większą perspektywę, dlaczego ci ludzie uciekają, bo to jednak jest ciekawe i dlaczego akurat oni wybierają Europę. Dlaczego na przykład inne kraje wschodnie, Bliskiego Wschodu, które są bogate, na przykład ich nie biorą, bo to również nie tylko jest w tym przypadku globalna północ, ale również zaistniały tam system klas, jaki istnieje i ma się bardzo dobrze, gdzie po prostu mamy już skrajnie bogatych ludzi i bardzo biednych ludzi. No jednak to jest problem, na który my do końca nie mieliśmy wpływu w tym przypadku. O Jezu, po prostu radość nad radościami, że raz białasy czegoś nie spieprzyły. Ale tak. I na to trochę liczyłem, aczkolwiek no właśnie oglądając ten film, jak już wam zapowiadałem, no jednak to się trochę nie ma do tego, bo to nie był cel tego filmu, żeby to wszystko wytłumaczyć jednak. To było taki wake up call i tak jak na początku mówiłem, bardziej terapia szokowa dla ludzi, którzy może za dużo o tym nie wiedzieli, żeby otworzyć oczy. I no i niestety albo stety tego nie było. Jedynie oczywiście było wspomniane coś tam o ISIS, kiedy aktywiści... Znaczy, no był ten moment, kiedy oni nagrywali tych ludzi, tak, dlaczego chce azyl, no to tam było pokazane kilka takich historii ludzi. I to już mi się nawet w sumie podobało, że to się pojawiło i byłem w sumie nawet z tego zadowolony, bo to jednak nie był ten typ filmu, żeby od razu włożyć tą krytykę, na którą właśnie tutaj... No tak, to by musiał być film o czymś innym. Nie, to jednak nie było to, więc no tak naprawdę to nie jest nawet minus, ale bardzo chciałem o tym wspomnieć, bo myślę, że tematycznie warto tutaj... No myślę, że żeby sobie dopełnić ten film, można obejrzeć parę dokumentów, które pokazują sytuację, chociażby na Bliskim Wschodzie. W tamtych krajach dokładnie, czy coś na temat zobaczyć, jak to... neokolonializmu, jak korporacje, w których, nie wiem, na przykład kupujemy benzynę typu Shell, nadal kolonializują po prostu kraje, które są bardzo bogate w surowce naturalne, aczkolwiek... okazuje się, że są bardzo biedne potem z jakiegoś powodu, bo to wszystko gdzieś leci na taką północ w stylu Europy właśnie, albo Ameryki, do Stanów. No, albo jak Stany Zjednoczone tak naprawdę stoją za powstaniem ISIS tak naprawdę. No tak. Nie? Więc no. I tak ale dalej, to już tak dalej. Są tematy... To są tematy już poza ten podcast. Możecie sobie sami obczaić, jeśli wam się chce. Ale myślę, że warto było o tym wspomnieć. Jeszcze raz to powiem. Tak. Coś chciałaś dorzucić jeszcze? Bo ja już wykończyłem chyba wszystko, co miałam powiedzieć. No ja myślę, że możemy jeszcze powiedzieć o epilogu. Bo tak, tylko o tym ja już drugi raz zapomniałem o nim, nie? Bo też jakby dla kontrastu, kolejnego kontrastu, bo że ten film jest cały w kontrastach, ale no, dla kolejnego kontrastu literalnie pokazali... pokazali, jak wyglądała sytuacja uchodźców z Ukrainy, kiedy wybuchła tam wojna. I była pokazana dokładnie ta sama straż graniczna, te same osoby i ci sami aktywiści, którzy tutaj
im pomagali, byli czuli. Tam był właśnie ten chłopak, który był na tej granicy, ten dobry, który przytulał tam jakąś dziewczynkę małą i no po prostu... Był kotek w oknie. Tak, tak. I piesek jakiś zawinięty w ogóle. Tak, był fikuj zawinięty jak dziecko, Boże. Tak, i ładowali ich do autobusów, pomagali im, jak tam się przedostać i tak dalej. No wiemy, jak wyglądała ta sytuacja, bo to było dosyć niedawno. I to jest ta sama Straż Graniczna, która w tym momencie dostała takie, a nie inne rozkazy i jednak byli mili, dobrzy i sympatyczni, nie? Tak, dokładnie, byli ludźmi. Tak. Więc no to trochę myślę, że podpiera mój argument, który mówiłam wcześniej o tym, że to wszystko idzie z góry, nie? Jak ktoś ci na górze powie, bądź dobry i przemigruj tych ludzi w humanitarny sposób, to oni to robią, a jak ktoś ci mówi, miej ich w dupie, to masz ich w dupie. Klaudia, nie mamy tyle czasu antenowego, żeby dobra, ja tylko tak chciałam to powiedzieć. Ale musisz mieć ostatnie słowo po prostu tutaj, co? Ojejku, dobra, dam ci to ostatnie słowo. Natomiast tak, bardzo ważne, że ten epilog się pojawił. Całe szczęście, że został chyba dograny. No, jeśli w ogóle... Nie wiem, kiedy to było nagrywane, więc ciężko no właśnie mi powiedzieć. Tak, ten film, właśnie tak byłem zaskoczony, że nagrywki tego filmu, czy cokolwiek było tak po prostu po cichu i nic nie było. No tak, on teraz wybuchł, tak naprawdę. Dosłownie teraz, po tym festiwalu w Cannes i to tyle, więc wow, okej. Okay. Jeśli to było dograne, to bardzo duży plus, jeśli to było zamierzone, to też plus. No i ten epilog można podsumować po prostu... No, że Polska chce białasów, a jak nie jesteś białasem, to wracaj sobie na Białoruś albo do siebie najlepiej. Nieważne, że masz jakąś wojnę albo nie wiem, jakaś tornado ci zniszczy dom na przykład. Nie? No, ale w sumie i ci ludzie byli w stanie wojny, nie? Tak. No, ale różnica jest w kolorze skóry. Tylko się różnili kolorem skóry tak naprawdę. Niczym bo innym. Na Ukrainie... Co w sumie robi fajną klamrę do tego, co mówiłem, że tak naprawdę granice to jest koncept, bo tam jest taka ziemia, tam jest taka sama ziemia. Nie ma żadnej różnicy tak naprawdę. To wszyscy są ludzie. To wszystko jest to samo. No tak, no to prawda. No i właśnie też w sumie na Ukrainie też mogły być jakieś jednostki, które mogłyby zagrozić naszemu państwu, ale jakoś o tym nikt już nie myślał. Tak, co na przykład z Tatarami, którzy są biali, ale są muzułmanami. Czemu Tatarzy nie, na przykład nie są zagrożeniem terrorystycznym, nie? No cóż. Już nie będę wchodzić w ten temat, bo moglibyśmy przejść też do kwestii wiz i innych rzeczy. No, tak, tak. Ale a propos bezpieczeństwa już, naszego państwa. To na szczęście jest już poza tym filmem troszkę. Tak, tak. Więc nie będziemy w to wchodzić. No, całe szczęście. No i co? Ten podcast by trwał chyba po prostu 4 godziny wtedy. Tak, kiedyś zrobimy taki podcast polityczny, będziemy sobie robić tylko ranty na różne sytuacje, Jezus, które ale się to po prostu dzieją. Będzie w stylu coś tego typa, który jęczy na tej terapii. O, Jezus Kaczyński wygląda z taką mordą, jak i debil. No nie powiedział Kaczyński. Nie nazwał go. Okej. Ale to nie będziemy takimi po prostu ludźmi, którzy jęczą do kamery. Jezus, to będzie nasz podcast polityczny. Yeah. No, to co? Myślę, że możemy przejść do podsumowania tak ogólnie tak. filmu. Tak. Według mnie bardzo, bardzo dobry, bardzo wzruszający, a jednocześnie wstrząsający film, który rzeczywiście otwiera oczy. Przypomina trochę o tej historii, bo wiadomo, że jak coś się działo w 2021, to ludzie się tym przejmowali przez pierwszy tydzień, a potem już mieli w dupie. O niestety. Więc też można sobie znowu o tym przypomnieć. Może dzięki temu można wspomóc jakieś fundacje, na przykład Fundacja Granica, która pomaga uchodźcom. Dokładnie. Myślę, że moglibyśmy zostawić na przykład pod tym jakieś linki. Do... Tak, zdecydowanie. Tak, i chyba sami wpłacimy jakąś kwotę. Tak. Na tyle, ile będzie nas stać. Sobie kupić koszulkę, która by wsparła, ale nie zdążyłam. Ojej, ale spoko. Zrobimy posta z twoją koszulką. Tak, no i jeśli chodzi o jakby samą kwestię filmową, no to dla mnie bardzo mocna ósemka. Bardzo mi się podobał i Holland znowu pokazała, że jest świetną reżyserką. No i tyle. Zgadzam się z tobą dosłownie. Dla mnie też zacznę od razu od oceny. Ten film jest mocną ósemką. Jest to odpowiedni, dobrany temat do odpowiedniej reżyserki, mi się wydaje w tym przypadku. Jak widziałem parę poprzednich filmów Holland, to gdzieniegdzie te tematy do niej nie pasują za bardzo, ale w tym przypadku jest bardzo dobrze to zrobione technicznie i
właśnie pod względem przygotowania przede wszystkim, bo jednak ten temat, na temat uchodźców można byłoby dosyć, no już to powiem, po prostu wybielić i można było to przedstawić znacznie kompletnie inaczej, nawet po prostu przez podświadomość, jaką mamy tutaj, będąc i żyjąc w Polsce, no jednak jesteśmy ludźmi, jesteśmy trochę przekupni, więc tak, ten film jest dla mnie na pewno bardzo dobrym filmem. Właściwie jak właśnie mogę się do czegoś przyczepić, to są to drobne rzeczy i właśnie te tylko trochę większe, które mogą rzeczywiście wychodzić na wierzch, przynajmniej w mojej krytyce, właśnie obniżają tylko ten film do oceny mocne 8. Tak mogę to podsumować. Ja jeszcze dodam, że chyba prędko go nie zobaczę drugi raz, bo był dla mnie tak wstrząsający, że po prostu wyszłam z tego kina nie dość, że roztrzęsiona, to jeszcze wściekła na cały świat. No, to prawda. Więc naprawdę... Ale właśnie to lubię w tego typu filmach, to jeszcze dorzucę na sam koniec, że właśnie dosyć takie mocne filmy, albo dosyć takie radykalizujące, może nie do końca w tym przypadku, ale dają podobny vibe tego typu filmu, gdzie właśnie po prostu jest się bardzo wkurzonym i jest to bardzo fajne, że u siebie to można zauważyć i również u innych ludzi, bo w takim razie to jednak oznacza, że filmy mogą trochę zmienić nasz świat. Jest to nice. Tak, no i też to, że on wywołał takie emocje, czy pozytywne, czy negatywne, sprawia, że to jest dobry film, bo gdyby nie było tych emocji, to znaczy, że byłby nijaki i niewarty obejrzenia. To prawda, to też. A prawda. Tutaj nawet jeśli ktoś ma złe emocje, to myślę, że i tak mógłby się na niego wybrać. Albo sobie go obejrzyjcie później, jak wyjdzie gdzieś na jakichś platformach VOD, czy w jakiś inny sposób. Ale na pewno już nawet nie chodzi po internecie, o pieniądze i wsparcie twórcy, tylko po prostu o ważność tego tematu, otóż żeby to go obejrzeć. Otóż to, jeśli ktoś się dorwał do tego filmu w telewizji publicznej, to na pewno wy też możecie się dorwać, jeśli nie chcecie tak bardzo płacić. Tak, pewnie gdzieś już śmiga. Otóż to. Dobra, dobra, to co, kończymy. A jeszcze polecajki. Ale to po przerwie. Nie robimy polecajek. Już nam ponad godzinę. Myślę, że nie ma sensu robić polecajek, szczerze. Będziesz mieć polecajki na następny serio? Podcast. Tak? No dobra. To musimy pożegnamy się. No tak, bo w sumie nie pożegnaliśmy się w takim razie. No dobra. Jesteś na longu? No, masz jeszcze 3-4 minuty. Sweet. Dobra, no to... Dobra, to w takim razie... dziękujemy za obejrzenie. Tak. I co? Powtórz to zdanie jeszcze raz, bo w sumie gadałam w dobra. Tej postaci. No to dziękujemy za oglądanie, za obejrzenie tego odcinka. Liczymy tutaj trochę na dyskusję w komentarzach. Powiedzcie też swoje zdanie po tym filmie, ale najpierw na niego idźcie, tylko obejrzyjcie. Tylko nie chcę słuchać dosłownie żadnych komentarzy, mm-hmm. ani zdanie ludzi, którzy go nie widzieli, bo to jest kompletnie jałowa dyskusja i bez sensu. Nawet jak macie negatywne zdanie na temat tego filmu, to oglądnijcie go najpierw. To tak, oglądnijcie i możecie nam napisać w komentarzu, że był beznadziejny. Wtedy przyjmiemy taką krytykę, oczywiście. Absolutnie. Może jakaś dyskusja się wywiąże. A poza tym prosimy o cywilizowaną dyskusję. Tak, nie? Też, tak, zdecydowanie. A poza tym, no to co, zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Instagrama, Facebooka, grupa filmowa ZCF, na naszego YouTube'a drugiego, gdzie mamy nasze filmy też krótkometrażowe. I również mamy TikToka. I na naszego TikToka. Pod tą samą nazwą. I pewnie też rzucimy właśnie te fundacje jakieś, żeby można było coś wpłacić tak, na zbióreczki. Tak, zdecydowanie będą linki wszędzie zostawione, żeby w razie czego wrzucić parę groszy. Na pewno się zawsze przyda. Tak. No. I możecie też posłać ten film w świat, pokazać innym. Tak, dokładnie. Jak podzielacie nasze zdanie, no to możecie go pokazać komuś innemu, dać jakąś łapkę w górę czy coś, żeby się to rozniosło. Każda interakcja jest bardzo mile widziana. Nawet jeśli wam się nie spodobało, to i tak jesteśmy wdzięczni za po prostu wasze zdanie w tym przypadku. Tak, zazwyczaj aż tak nie żebramy o łapki, ale myślę, że w tym temacie to jest dosyć istotne, żeby ten film się jakoś tam poniósł dalej w dokładnie, świecie. Dokładnie. No, może warto, tyle zrobić. Może warto. No, to dzięki i do następnego razu. Dzięki śliczne. Trzymajcie się. Pa.